Szanowni Państwo, portal o historii EU zaprasza na relację wideo i podcast z transmisji live ze spotkania Wolność badań historiograficznych we współczesnej Polsce, podczas którego badaczki i badacze przyszłości dyskutowali o granicach wolności badań historycznych. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych portalu o historii EU. Wolność badań jest immanentną cechą nauki i podstawą jej rozwoju. Czy we współczesnej Polsce dostrzegalne są jakieś zagrożenia dla wolności? A może nie ma żadnych powodów do obaw, ponieważ nikt nie stara się jej ograniczać, a środowisko historyczne jest na tyle silne, że nie pozwoliłoby sobie odebrać tego prawa? Czy wobec tego istnieją problemy, na które szczególnie należałoby zwrócić uwagę? Na ten temat dyskutowali profesor Barbara Engelking, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk. Doktor habilitowany Piotr Witek, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Profesor Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk. Rozmowę poprowadził profesor Mariusz Mazur, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Debata odbyła się w poniedziałek 15 lutego o godzinie 17. Wideo i podcast są dostępne na portalu O Historii EU oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych YouTube, Facebook, Twitterze. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów zorganizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia naszego profilu na Facebooku. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy dyskutowali o wolności badań i postawach władzy wobec badań historycznych we współczesnej Polsce. Ja nazywam się Mariusz Mazur, z nami dzisiaj są pani profesor Barbara Engelking, kierowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autorka wielu książek na temat Holokaustu, a ostatnio współredaktorka i autorka jednego z tekstów w tomach Dalej jest noc, losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Laureatka wielu nagród przyznawanych za działalność naukową. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Drugą osobą jest pan profesor Dariusz Stola, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Do niedawna dyrektor Muzeum Historii Żydów w Warszawie, który wygrał ostatni konkurs na dyrektora tejże placówki, ale nie został zatwierdzony przez polityków. Autor między innymi takich książek jak Kraj bez wyjścia, Migracje z Polski 1949-89 oraz książki na temat kampanii propagandowej antysemickiej, antysjonistycznej w 1968 roku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Trzecią osobą miał być profesor Jan Pomorski, który ze względów osobistych, które wydarzyły się wczoraj, nie jest w stanie z nami dzisiaj dyskutować, ale zastąpi go, jestem pewien, że bardzo dobrze go zastąpi, pan profesor Piotr Witek, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, metodolog, autor tekstów na temat filmu, na temat audiowizualności, ale także polityki historycznej, a ostatnio autor monografii Andrzej Wajda jako historyk, metodologiczne studium z historii wizualnej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dziękuję. Pan profesor będzie dzisiaj występował w dwóch rolach, to znaczy dyskutanta oraz obsługi technicznej. Także jeśli będą jakieś problemy, to szanowni państwo, prosimy o wybaczenie. Polityka historyczna jest immanentną częścią polityki państwowej. Żeby nie wychodzić poza teren Polski, to można było sięgnąć do Gala Anonima i do jego
kroniki z początku wieku XII, w której uprawiał on swoistą politykę historyczną, czyli o pewnych kwestiach pisał, o innych starał się pisać w inny sposób, niektóre kwestie zupełnie przemilczał, choć historycy dzisiaj uważają tę książkę za dość wiarygodną. Czyli widzimy, że polityka historyczna nie jest pomysłem ani XX, ani XXI wieku. Wszyscy dzisiejsi dyskutanci albo z historii, albo z historiografii, albo z wiedzą, co się działo przed rokiem 1989, czyli znają historię, politykę historyczną PRL-u. Która to polityka w roku 1989 absolutnie się zawaliła, nie przetrwała, nie przetrwały żadne z elementów tejże polityki. Każdy z nas pamięta również ostatnie 30 lat po 1989 roku i tego będzie dotyczyło moje pierwsze pytanie. Chciałbym, żebyście Państwo odpowiedzieli na pytanie, czy w ciągu ostatnich trzech dekad po 1989 roku widać jakieś zmienności, jakieś fluktuacje w polskiej polityce historycznej i podejściu różnych gremiów, różnych decydentów do badań historycznych i do wolności w badaniach historycznych. Ale chciałbym, żebyśmy powiedzieli może o pierwszych 25 latach, te ostatnie kilka zostawimy sobie na drugie pytanie. Czy istnieją jakieś fluktuacje w polityce historycznej i w tym podejściu do wolności badań historyków polskich? Bardzo proszę panią profesor Barbarę Engel-King, czy mogę pani zabrać głos? Ja się nie zajmuję, tak jak panowie, polityką historyczną jako taką. Raczej jestem uczestnikiem, czy doświadczam polityki historycznej. I z mojego oglądu to powiedziałabym tak, że w latach 90. ta polityka historyczna była bardzo nieśmiała. Było to pewnie takie odreagowanie okresu poprzedniego, kiedy właściwie nie było widać jakiejś takiej wyraźnej tendencji. Myślę, że może to był okres takiego poszukiwania, jakby ta nowa polityka historyczna miała wyglądać i z tego powodu może był to okres takiej względnej wolności. Natomiast na odcinku żydowskim, jeżeli tak sobie pozwolę sobie tak to ująć, jakaś polityka historyczna zaczęła się od 2000 roku, czyli od sąsiadów Grossa. I ona bardzo ciekawie się rozwijała, bo szła w różnych kierunkach. Jednym z kierunków było na pewno głębszy namysł nad przeszłością i jakaś próba zmierzenia się z tym doświadczeniem. A drugim kierunkiem była negacja i wyparcie, czyli właściwie takie bardzo psychologicznie zrozumiałe mechanizmy. No i stopniowo można powiedzieć, że jeden kierunek zaczął dominować nad drugim. A czy odczuwała pani w tych pierwszych latach, czy w pierwszych 20 kilku latach jakąś presję polityczną, presję mecenasów tak zwanych na działanie? Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że ja w ogóle nie odczuwam żadnej presji. Może to zabrzmi dziwnie w dzisiejszych warunkach, ale ja miałam zawsze ogromne szczęście do miejsca pracy, do ludzi, z którymi pracowałam, pracuję i zawsze miałam ogromne poczucie, że robię to, co chcę robić, w sposób, w jaki chcę to robić i takie poczucie mam do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Dariusza Stoli. A jakie jest pana przekonanie co do tego, co się działo przez ostatnie 30 lat, mówię, z wyłączeniem tych kilku ostatnich lat, o których za chwilkę będziemy rozmawiali. To ja już trochę, niż profesor Engel-King, patrzę trochę inaczej, bo przez jakiś czas próbowałem systematycznie zrozumieć, na czym polega polityka historyczna, czy polityka pamięci w III Rzeczpospolitej. I tu po pierwsze chciałbym zrobić dosyć istotne rozróżnienie. To nie jest tylko tak, że rząd, że władze państwowe mają jakąś politykę historyczną. Jednym z ważniejszych, a może nawet najważniejszą zmianą po roku 89 jest to, że mamy pewien pluralizm. Bardzo wiele różnych podmiotów ma jakiś pomysł, jak kształtować wyobrażenia przeszłości. Bo ja definiuję politykę historyczną jako wszelkie działania, które mają kształtować wyobrażenia przeszłości i oceny przeszłości. I to jest zarówno edukacja na wszystkich poziomach, zmiany nazw ulic,
obalanie pomników i stawianie pomników. Ja przypomnę, że w latach 90. tu się bardzo dużo w Polsce działo pod tym względem. Dostęp do dokumentów archiwalnych, politykę naukowo-badawczą, na co są pieniądze, czy w ogóle są jakieś pieniądze. Także bardzo różne podmioty. Czasami jest tak, że nawet w obrębie jednego rządu różne ministerstwa więcej, w obrębie jednej instytucji różne departamenty mają czasami różne pomysły, jak na to robić. A jeszcze mamy różne ważne podmioty prywatne, na przykład kościoły, związki wyznaniowe, nadawców telewizyjnych, czasopisma, obecnie portale internetowe, które mają jakieś swoje powody i swoją wizję przeszłości, do której chcieliby zachęcić czy nawet narzucić. I z tej perspektywy powiedziałbym tak, że mamy najpierw tendencję, która zarysowała się jeszcze w latach 80., to co profesor Paczkowski nazwał pierwszą polską wojną o pamięć, którą wygrała opozycja, PZPR ją przegrała i to był jeden z powodów delegitymizacji rządów PZPR-u, że komuniści przegrali wojnę o pamięć i ona była kontynuowana w latach 90., było takie pośmiertne wbijanie osinowego kołka w rządy komunistów, żeby nam nigdy nie powstali, w bardzo różne sposoby, ale odbywało się to właśnie tak, że działało bardzo wiele podmiotów i stopień etatyzacji tych działań był niewielki. Zmiana przychodzi na przełomie stuleci, kiedy mamy zaskakujące zjawisko. Otóż stworzony zostaje Instytut Pamięci Narodowej, który właśnie miał być taką instytucją, która kołkiem dobije osinowym ducha dyktatury komunistycznej. Natomiast jak się na to spojrzymy z perspektywy, to się okazuje, że mamy recydywę etatyzmu. To znaczy to tym, kto pokonał komunistów na polu pamięci, był zróżnicowany szeroki ruch społeczny Solidarności. Bardzo wiele różnych podmiotów działających na tym polu. Natomiast stworzenie urzędu, bo to jest rodzaj ministerstwa, Agencji Państwowej do Spraw Przeszłości, zarazem etatyzuje i centralizuje te działania. I to jest, wydaje mi się, taka duża zmiana, która nastąpiła już w XXI wieku. Mamy narastającą etatyzację i centralizację tej polityki, a w pewnych momentach dochodzi do sojuszy pomiędzy władzą państwową i niektórymi mediami, organizacjami pozarządowymi, które są blisko związane z partią rządzącą. I te nowe rodzaje sojuszy, no właśnie jak każda działalność zespołowa, mają większy wpływ. I jeszcze dodałbym jeden moment, mianowicie mamy bardzo wiele dyskusji polskich o historii. Część dotyczyła zagłady Żydów, część tajnych współpracowników SB, część wysiedlenia Niemców, tych tematów było więcej niż jeden. Natomiast ich natura bardzo się zmieniła około roku 2010. I to bym wiązał nie tylko z pewną ogólną zmianą polityczną, ale z pewną zmianą w sposobie komunikacji, gdzie te dyskusje się odbywają. Do tego momentu miejscem dyskusji, miejscem w sensie metaforycznym, była prasa drukowana, dzienniki, tygodniki, miesięczniki. Natomiast od 2010 roku mniej więcej one przenoszą się do mediów społecznościowych. Ich dynamika jest zupełnie inna i w związku z tym ich wynik jest zupełnie inny. Więc to jest taka moja najkrótsza historia polityki historycznej w III RP. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, zwracam się do profesora Piotra Witka. Pan pisał o polityce historycznej, czyli domyślam się, że będzie pan profesor w stanie do pewnego stopnia również uteoretyzować. Bardzo proszę. Dziękuję. Faktycznie ja tak przysłuchiwałem się właśnie wypowiedziom państwa i tak spróbuję się może odnieść do tego takiej strony teoretycznej, jakby to można było po prostu sobie poukładać, tak, jak to wyglądało. I tak na dobrą sprawę trzeba byłoby zacząć od takiego banalnego w sumie stwierdzenia, które mówi coś takiego, że właściwie polityka historyczna w ogromnej mierze, czy właściwie w całości, tak zależy od konstrukcji ustrojowej państwa i, że tak powiem, opcji politycznej, która sprawuje władzę, tak? I oczywiście za każdym razem zmienia się z tymi zmianami ustrojowo-politycznymi. Ale co to oznacza to banalne stwierdzenie? Otóż polityka historyczna w tym przypadku jest czymś w rodzaju popperowskiej inżynierii społecznej, tak? Jeżeli sobie popatrzymy na politykę historyczną właśnie jak na inżynierię społeczną w takim popperowskim ujęciu, to właściwie rysują się takie dwa modele tej polityki historycznej. Czyli na przykład w państwie, w którym funkcjonuje ustrój liberalnej demokracji, mamy do czynienia z polityką historyczną, którą można by określić jako lokalna inżynieria społeczna. Co to znaczy? Otóż tego rodzaju polityka historyczna koncentruje się na czym? Na realizowaniu zadań, które polegają na tworzeniu pewnego rodzaju możliwości swobodnego funkcjonowania różnego rodzaju praktyk, różnego rodzaju dyskursów wiedzy
różnego rodzaju multimodalnych mikronarracji, które kształtują też oczywiście różne, czasami też niewspółmierne, sprzeczne, ale także tolerancyjne w stosunku do siebie warianty pamięci zbiorowej, świadomości historycznej, świadomości społecznej, tak? I one właśnie sankcjonują ten porządek społeczny oparty na kompromisie, na różnorodności, na pluralizmie. I fundamentem ich jest oczywiście co? Regulowana konsensualnie wolność, tak? Jak ona jest rozumiana? Ona jest rozumiana jako pewnego rodzaju społeczna zgoda na zastępowanie jednych ograniczeń innymi ograniczeniami. I czym to skutkuje? No skutkuje to budową oczywiście otwartego społeczeństwa polihistorycznego, tak? I w tym przypadku mielibyśmy do czynienia z odpowiedzialnością państwa za co? Za wolność oraz pluralizm pamięci i historii, prawda? Z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją trochę inną, to znaczy w państwie, w którym ustrój liberalnej demokracji jest w jakiś tam sposób rozsadzany, prawda, przez różnego rodzaju autorytarne zapędy, tak? No mamy do czynienia na przykład obecnie z tego typu sytuacją, pojawia się polityka historyczna, którą można by określić jako holistyczna inżynieria społeczna, prawda? I teraz co oznacza pojęcie holistycznej inżynierii społecznej? Otóż tego rodzaju polityka historyczna realizuje zupełnie inne zadania, tak? Polegają one na czym? Polegają one na całościowej kontroli i radykalnej przebudowie społecznej świadomości historycznej, tak? Przy czym ta przebudowa odbywa się według określonego z góry centralnego planu. Dąży do czego? Dąży do ustanowienia jedynie słusznej, zgodnie oczywiście z aktualnym zapotrzebowaniem państwa, władzy, tak, utożsamianego oczywiście ze społeczeństwem, jakiejś totalnej wizji historii, artykułowana oczywiście w takich wielkich, wzorcowych narracjach, które sankcjonują względnie jakiś nowy, oczywiście centralnie zaprogramowany porządek społeczny, który jest, można powiedzieć, ufundowany na systemie nakazów i zakazów, prawda? Czyli pewnego rodzaju koncepcji wolności reglamentowanej. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że skutkuje on budową zamkniętego społeczeństwa monohistorycznego. Tak? I tutaj mamy z kolei do czynienia z czym? Z upaństwowieniem historii, prawda? Z upaństwowieniem historii. I teraz do czego zmierzam? No w tych ostatnich trzech dekadach właściwie pojawiły się oba te modele polityki historycznej, prawda? Czyli w momencie, czy w tych momentach, gdzie mieliśmy do czynienia z relatywnie ze sposobami różnego rodzaju respektowania, tak, państwa demokracji, liberalnej demokracji, prawda? No wówczas funkcjonowała ta polityka historyczna, którą określam mianem lokalnej inżynierii społecznej. Były różnego rodzaju spory, prawda? Były różnego rodzaju emocjonalne jakieś dyskusje. Zdarzały się też rozprawy sądowe, natomiast nigdy państwo czy rząd nie ingerowały, że tak powiem, bezpośrednio w to, co robią historycy, nie angażowało się w to, prawda? Jeśli były to spory sądowe, to między, że tak powiem, czy dziennikarzami, historykami, czy między samymi historykami i tak dalej, prawda? Także ta sytuacja dopiero się oczywiście zmienia dopiero kiedy? 2005-2007, kiedy pierwszy raz PiS przychodzi do władzy. No i niestety tutaj mamy do czynienia z tą polityką historyczną totalną, prawda, holistyczną, ingerencją wręcz państwa po prostu w różnego rodzaju dziedziny historyczne. Tak? No i tutaj mamy takie, że tak powiem, w tym takim teoretycznym, modelowym ujęciu właściwie dwie perspektywy, tak? Czyli ja bym to na przykład określał w tym momencie do pierwszego PiS-u, czyli do 2005 roku mniej więcej mielibyśmy do czynienia z tą taką polityką historyczną określoną mianem lokalnej inżynierii społecznej. 2005-2007 usankcjonowanie się, prawda, że tak powiem, zaprojektowanie tej nowej polityki historycznej, która jest totalną polityką historyczną. Potem znów powrót do względnie liberalnej polityki historycznej i znów lata 2015 do dzisiaj to jest po raz kolejny mamy do czynienia z tą totalną polityką historyczną. Ja bym to widział w taki sposób. Dziękuję bardzo. W takim razie, panie profesorze, chciałbym, żeby pan profesor pociągnął ten wątek w tym momencie jako pierwsza osoba i przeszlibyśmy do tej kwestii drugiej, czyli jakie są państwa doświadczenia z polityką historyczną, z wolnością słowa, wolnością wypowiedzi naukowej oraz podejściem różnych gremiów politycznych, czy znowu użyję tego słowa, mecenasów i decydentów.
do badań historycznych w ostatnich latach, dlatego że każdy z Państwa ma swoje doświadczenia w zderzeniu z potrzebami i interesami systemu politycznego, do którego jesteśmy, bez względu na to, czy chcemy, czy nie, w jakiś tam sposób zależny, chociaż pani profesor na początku powiedziała, że ona zupełnie była niezależna przez lata od tego systemu. Co się dzieje w ostatnich latach i jak państwo widzicie te przemiany z ostatnich lat na podstawie państwa doświadczenia? Piotrze, może ty byś zaczął, jeśli można. Dobrze, mogę spróbować zacząć ten wątek. Otóż, znaczy, gdybyśmy tak sobie popatrzyli, że tak powiem, w skali globalnej, prawda, no to, że tak powiem, należałoby też zwrócić uwagę na co? Na to, co się dzieje obecnie, czyli na próby przejmowania przez państwo różnego rodzaju instytucji, tak, zawłaszczania ich, bądź ewentualnie budowy jakichś własnych instytucji, typu właśnie pojawienie się Muzeum Powstania Warszawskiego, tak, które było też jednym z takich fundamentów czy kamieni węgielnych w ogóle kreowania tej nowej polityki historycznej, prawda? Ale też mamy do czynienia z takimi elementami, powiedzmy, jak tworzenie różnego rodzaju projektów, chociażby takich jak w latach 2006-2011 Teatr Telewizji, tak zwana Scena Faktu, prawda, czyli przez wiele lat tworzenie cyklu widowisk teatru telewizji, których zadaniem właściwie było przedstawianie historii w takiej perspektywie afirmatywno-bohatersko-martyrologicznej, niemalże bogoojczyźnianej, tak? Czyli powstawanie innego rodzaju właśnie też muzeów tego rodzaju, gloryfikujących pamięć o Polakach, tak? Czy sławiących bohaterstwo, typu na przykład Muzeum Ulmów i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć w nieskończoność tego typu projekty. Natomiast jeżeli chodzi o moje własne takie osobiste bardziej doświadczenia, czy bliższe mnie doświadczenia, no to jest kilka takich spraw, które wydaje mi się, że warto byłoby tutaj wspomnieć. Pierwsze takie doświadczenie jest związane z osobą pana Macieja Sobieraja, jednego z historyków lubelskich, który sprzeciwił się na przykład nadaniu w Lublinie nazwy jednej z ulic imienia Zubzdanowicza, no z powodów takich, że no Zubzdanowicz jest osobą co najmniej kontrowersyjną, prawda? I spotkały go z tego tytułu różnego rodzaju prześladowania właściwie, tak, chciano go wyrzucić z pracy. Tutaj też angażowaliśmy się bardzo mocno w to, żeby do tego nie dopuścić. Druga sprawa to jest też bardzo głośna sprawa doktora habilitowanego Adama Puławskiego, tak, który też w związku ze swoimi badaniami i z tym, co robił, tym, czym się zajmował, też spotkały go właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej różnego rodzaju prześladowania. Skończyło się tym, że musiał z pracy odejść, tak. Tutaj też angażowaliśmy się w różnego rodzaju protesty, listy, pisaliśmy petycje, tak, wygłaszaliśmy komentarze do mediów w obronie i sprzeciwialiśmy się takiemu stanowi rzeczy. I sprawa... Ale doktor Puławski jednak odszedł sam z IPN-u. Zgoda, odszedł sam, ale odszedł sam pod wpływem nacisków, tak, jakiego spotykały, tak. I w związku z tym, znaczy, była ograniczona jego wolność, tak, z tego co pamiętam, został przesunięty z pionu naukowego, tak, do innego pionu, gdzie właściwie jego zadaniem było, nie wiem, przepisywanie chyba do baz danych różnego rodzaju informacji źródłowych. Jeżeli się nie mylę, no to jest pewna forma szykany i degradacja jednak, tak, dla kogoś, kto zajmował się przez 20 ostatnich lat nauką, prawda? Także no to, że odszedł, no nie wytrzymał po prostu tego ciśnienia, które tam miało miejsce. I sprawa jeszcze jedna, że tak powiem, to spotkanie nasze, które się odbywa, ono się odbywa dzięki temu, że organizuje portal o historii EU. Ten portal, którego też współzałożycielem, Mariuszu, jesteś, znaczy on powstał jako też reakcja na zło, które się dzieje, tak? To jest reakcja na zło, które się dzieje. Znaczy my też w ten sposób chcemy zamanifestować to, że my się nie zgadzamy na zawłaszczanie historii przez państwo, przez polityków, na narzucanie jakiejś jednej, jedynie słusznej, narodowej, nacjonalistycznej narracji, prawda? Chcemy, żeby historia, że tak powiem, była tym obszarem, gdzie dominuje jednak dyskusja, gdzie dominuje dialog, gdzie jest pluralizm i wolność przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, zwracam się do profesora Dariusza Stoli. Pan profesor
też ma pewne doświadczenia w zderzeniu z państwem, w zderzeniu ze sceną polityczną de facto, która odmówiła panu, chociaż wygrał pan konkurs na dyrektora muzeum, odmówiła panu tego stanowiska. Czy może pan profesor powiedzieć o tych swoich doświadczeniach z ostatnich lat? Ja będę mówił trochę o swoich doświadczeniach, a trochę jako ktoś, kto próbuje to zrozumieć, znaczy zrozumieć mechanizmy czy pewne prawidłowości działania rządzących. I ja przypomnę, że historia Muzeum Kieli, które do pewnego momentu było mnie kontrowersyjnym, pomijając jakieś mroczne zakątki internetu, skąd wychynali ludzie, ewidentni neofaszyści. Przynajmniej w elitach polskich była pewna zgodność, że to jest dobre muzeum, ono jest Polsce potrzebne i niech takie będzie. Tu pewna zmiana nastąpiła w roku 2018, ale to jest ciekawe, muzeum nie było pierwsze. Ja przypomnę, że były trzy bardzo ważne, nowe, niezwykle udane muzea historyczne, wszystkie trzy muzea narracyjne, czyli Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, czyli Muzeum Ruchu Solidarność także w Gdańsku i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Wszystkie te muzea stały się obiektem ataku rządzących z bardzo prostego powodu. Nie były kontrolowane. Dla mnie było oczywiste, że rząd PiS uderzy w Muzeum II Wojny Światowej. Mówiłem o tym jego dyrektorowi, profesorowi Machcewiczowi, też historykowi notabene. To też jest ciekawe, że historycy weszli do takich instytucji właśnie dlatego, że są to muzea narracyjne. One są pewną sposobem opowiadania historii w sposób wizualny i bardzo potężny zresztą. To muzeum stało się obiektem ataku właśnie dlatego, że jest potężnym narzędziem oddziaływania. Potężnym nie tylko dlatego, że może przyjmować setki tysięcy osób rocznie, każde z tych muzeów przyjmuje setki tysięcy osób rocznie, ale też jest wielką inwestycją. I tu ktoś wspomniał o Muzeum Powstania Warszawskiego, które było właśnie pierwszym takim przypadkiem, pierwsze muzeum narracyjne otwarte w Polsce, którego sukces przyciągnął uwagę polityków, którzy się zorientowali, jak można zbijać kapitał polityczny na tym, że się wpływa na opowieści o przeszłości. Więc Muzeum POLIN było drugie, a być może nawet trzecie w kolejce. Jak do tej pory Muzeum Centrum Solidarności udało się obronić, ale przy pewnych kosztach od tych politycznych nacisków. I tutaj widzę dwie tendencje występujące równolegle. Po pierwsze tendencje do rozszerzania zakresu władzy. Coś, co do niedawna było autonomiczne, na przykład instytucje kultury, już nie może być autonomiczne. Rządzący powołują się na mandat wyborczy, tak jakby mandat wyborczy upoważnił ich do zmiany konstytucji, która pewien porządek nam ustanowiła i gotowi są to robić, łamiąc prawo, naciągając prawo, to nie ma znaczenia. Więc po pierwsze rozszerzanie zakresu władzy. Po drugie wewnętrzna radykalizacja. Pewne idee, pewne sposoby opowiadania o przeszłości, które były do zaakceptowania 3 lata temu, już nie są do zaakceptowania. Coś, koło czego dany polityk mógł przejść, no może niekoniecznie był szczęśliwy, ale go to tak nie uwierało trochę wcześniej, przestaje być czymś do zaakceptowania. I tutaj jako historyk komunizmu natychmiast mi się kojarzy, mam nadzieję, że towarzysze radzieccy nie będą za to porównanie obrażeni, ale to jest tak jak politycy rozszerzają swoją władzę, próbują coś robić, im nie wychodzi, a nie wychodzi dlatego, że na przykład nie potrafią albo zatrudniają do tego ludzi, którzy nie potrafią, robią coś nieporadnie. Bardzo trudno im dojść do takiego wniosku. Łatwiej powiedzieć, że ktoś psuje, są jacyś wrogowie, którzy tym przeszkadzają i trzeba tych wrogów usunąć, wyeliminować, zamknąć im usta, żeby nie przeszkadzali. I tutaj właśnie jest ten moment, że o ile pierwsze naciski dotyczyło instytucji popularyzacji wiedzy o przeszłości, powiedzmy szeroko rozumianej edukacji historycznej, to już wtedy wiedziałem, że nieuniknione jest, że jeżeli politycy nie zostaną powstrzymani, to wcześniej czy później będą próbowali zakneblować historyków. Bo za mało jest kontrolować duże instytucje kultury. Zawsze ten cienki głosik, ale głos prawdy historyka może się okazać zbyt wielkim wyzwaniem dla kłamstwa krzyczanego przez wielką tubę. Dlatego wcześniej czy później przychodzi taki moment, kiedy historyków, którzy mówią coś, co nam się nie podoba, trzeba po prostu zakneblować. Dziękuję bardzo. Pani profesor, to samo pytanie do pani profesor o pani doświadczenie. Te doświadczenia są
dość radykalne z ostatnich, no nawet już nie lat, ale ostatnich miesięcy. Czy mogłaby Pani profesor opowiedzieć o tych doświadczeniach? Radykalne, ale też bardzo ambiwalentne. Znaczy, ja bym chciała powiedzieć, że po pierwsze tak, ponieważ wszyscy pamiętamy komunizm, to wiemy, że to się nie uda. Znaczy, jakby po pierwsze ta polityka historyczna jest skazana na niepowodzenie i to jest dla mnie zupełnie oczywiste i nie mam co do tego cienia wątpliwości. Po drugie, Centrum Badań nad Zagładą Żydów ma to szczęście, że my nie jesteśmy instytucją. Jesteśmy tak naprawdę grupą partyzancką. I może dzięki temu, że jesteśmy nieformalną grupą partyzancką, znaczy nie ma możliwości nacisku na nas tak naprawdę, bo udaje nam się zachowywać niezależność. Od momentu swojego powstania, czyli od 2003 roku, rzeczywiście mamy ogromne szczęście do dyrektorów Instytutu Filozofii i Socjologii kolejnych, którzy zawsze nie mieli cienia, żaden z nich, ani profesor Domański, ani profesor Rychard, nie mieli cienia wątpliwości, co to znaczy wolność w nauce i nigdy żaden z nich nie wywierał żadnego nacisku. Władze Polskiej Akademii Nauk też nie mają wątpliwości, co to znaczy wolność w nauce i nikt nigdy na nas żadnego nacisku nie wywierał. I centrum nie jest instytucją, także w tym sensie, że 9 osób, które są członkami centrum obecnie, pracują w różnych miejscach. I 4 osoby tylko mają etat w Polskiej Akademii Nauk, a pozostałe pracują gdzie indziej. I taka luźna, nieformalna struktura i też przyjacielskie więzi, które nas łączą, powodują, że jest to innego rodzaju, właśnie no, nie chcę używać słowa instytucja, bo to nie jest instytucja, to jest grupa badaczy, która... Środowisko. Środowisko, powiedzmy tak, bo oczywiście mamy studentów, doktorantów i tak dalej. Środowisko, które kierując się własnymi potrzebami czy ciekawością intelektualną, poszukuje, składa kolejne projekty grantów i prędzej czy później jakoś te granty uzyskuje i prowadzi badania. I jest taka, powiedziałabym, że jeżeli chodzi o ocenę naszej działalności naukowej i jeżeli jesteśmy oceniani według kryteriów, jakie obowiązują w nauce, to nie mamy, to jakby nie ma problemu. Jesteśmy rzeczywiście oceniani adekwatnie. Jest oceniany nasz dorobek, nasze osiągnięcia, nasze publikacje i dzięki temu jakoś właśnie te kolejne pieniądze na przykład od Narodowego Centrum Nauki, gdzie przestrzega się jak dotąd obiektywnych kryteriów, otrzymujemy. Natomiast problem się zaczyna, kiedy się próbują włączyć politycy w naszą działalność. No i to się właśnie kończy tak jak ta ostatnia historia, czyli przed sądem, prawda? I to jest, no co ja mogę powiedzieć, no dla mnie to jest śmieszne po prostu, no. Trochę absurdalne, trochę śmieszne, bo zwątpienia skazane na porażkę, żałosne, źle świadczące o tych ludziach, pokazujące ich małość, prymitywizm, głupotę. No, to jest jakby ta jedna strona. No, trudno mi ich potraktować do końca poważnie. A z drugiej strony to, co nas spotyka właśnie przy okazji tego procesu, to jest jakieś zupełnie niebywałe doświadczenie solidarności, wsparcia, wspólnoty. Nie tylko z Polski, nie tylko od znajomych, ale od znajomych i nieznajomych z Polski i z wielu krajów świata. I to jest niebywałe doświadczenie. To pokazuje, że ta wspólnota demokratyczna, wspólnota ludzi wolnych jest po prostu dużo ważniejsza i dużo poważniejsza niż to, co tutaj politycy lokalni, powiedzmy, którzy są skazani na szybką już teraz porażkę, mam nadzieję, lada chwila, co oni tutaj próbują uzyskać. No co mogą uzyskać, no, tak naprawdę? No. Przecież to jest zawracanie Wisły kijem. To jest przecież śmieszne. Pani profesor, jednym ze skutków Państwa pracy jest ta seria, którą widzę za Pani profesor plecami, seria Zagłada Żydów, seria książek. Jak widzimy, dość duża, kilkanaście tomów. 16, tak, 16. Rozpoznawana
seria rozpoznawana na, za granicą. No, chciałem tutaj powiedzieć to, to złe słowo na Z, na Zachodzie, a jak wiemy, ostatnio pani profesor powiedziała, że jesteście państwo grupą partyzantów, ale pamiętajmy o tym, odwołam się do kategorii używanej w Rosji, która mam wrażenie, że niebawem również u nas się pojawi. Jesteście państwo agentami Zachodu. To, o to zostaliście przecież już de facto oficjalnie oskarżeni. Działacie za pieniądze Zachodu na rzecz interesów niepolskich. O to zostaliście państwo oskarżeni. Ja tutaj też patrzę na pana profesora Dariusza Stole, który doskonale pamięta to ze swojej książki o kampanii antysyjonistycznej, antysemickiej, że to są identyczne oskarżenia, nie podobne, identyczne oskarżenia, jakie padały w roku 68. Władza się zmieniła, natomiast pewne zjawiska i pewne mechanizmy powtarzają się cały czas. Zresztą ja mam taką w ogóle pewną teorię, że jest, jeśli możemy mówić o czymś pozytywnym, jeśli chodzi o współczesną historiografię i to, jak władza do niej podchodzi, ale też o pewne mechanizmy z ostatnich kilku lat, to one w znakomity sposób pokazują pewne zjawiska z PRL. Znaczy średniowiecznicy nigdy nie będą w stanie zobaczyć na żywo zjawisk, które my, historycy badający okres PRL-u, widzimy dzisiaj. Czyli jeśli ja rozmawiałem ze swoim kolegą, słyszę od niego, że on zmienił poglądy i pisze teraz trochę inaczej i mówi inaczej dlatego, że on ma kredyt, to ja identyczne zdanie pamiętam z książek o PRL-u, identyczne, ale ja je wyczytałem tylko, ponieważ nie miałem o nim zielonego pojęcia, a dzisiaj na żywo już mogę zrozumieć działania pewnych dziennikarzy, na przykład niektórych polityków, niektórych również niektórych historyków, dlaczego zachowują się tak, jak się zachowują. Ale wrócę tutaj jednak do pytania do pani profesor o te pani doświadczenie, ponieważ tak jak mówiliśmy, procesy wytaczane historykom są, nie chcę powiedzieć, czymś naturalnym, nie są normą, natomiast zdarzają się od wielu lat. Mieliśmy proces wytoczony przez córkę Lecha Wałęsy w wydawnictwie Arkana. Mieliśmy proces wytoczony dr Ewie Kurek przez córki Siły Nowickiego, który zresztą przegrała. Mieliśmy proces wytoczone różnym historykom o kwestie wojny, o kwestie pewnych błędów. Czyli mogłoby się wydawać, że no to jest wpisane trochę w nasz zawód, że osoby prywatne są w stanie podać nas do sądu, dlatego że uznają, że zostały w jakiś tam sposób ich dobra naruszone. Ale czy proces przeciwko państwu czymś się nie różni? No oczywiście, to nie jest tak naprawdę proces wytoczony przez osobę prywatną. To znaczy osoba prywatna jest tutaj czymś w rodzaju słupa, jeśli można użyć takiego określenia. Jest listkiem figowym, prawda, do tego, że za nią stoi reduta dobrego imienia, czyli instytucja, która, organizacja, która jest wspierana i wspomagana finansowo przez państwo. Nie, przepraszam, ja się która... przybudówką partii rządzącej. Jest przybudówką partii rządzącej, mówiąc tak, mówiąc wprost, i która właśnie jest jednym pewnie z narzędzi do realizowania tej polityki historycznej, prawda? To ma związek z tym, że w 2018 roku ustawa o IPN-ie, okryta niesławą, została zmieniona pod wpływem nacisków wymienionego tutaj Zachodu. I zrezygnowano z penalizacji historyków, którzy mówią, zniesławiają naród polski. I to jest tak próba pewnie takimi bocznymi drzwiami uzyskania tego samego, zastraszenia, zniesławienia. Prawda? Zresztą IPN się za tą naszą książkę Dalej jest noc zabrał zaraz po jej wydaniu i jakieś próby takiego, trudno nazwać to recenzjami, ale próby właśnie zdeprecjonowania pojawiają się już od dawna, od 2 lat. Jakieś tam są osoby zatrudnione, które przeczesują wszystkie te artykuły, wszystkie przepisy i szukają jakichś mniej lub bardziej urojonych błędów i zupełnie kuriozalne publikacje się ukazały na temat naszej książki.
Więc to jest jakaś próba zdezawuowania, prawda, czy coś, no ale no, tak jak mówię, no nie wiem, to jest może trochę taka osobowościowa kwestia, prawda, na co się patrzy, czy się patrzy raczej na to, co złe, czy na to, co dobre. Ja mam na co dzień w pracy zawodowej tak dużo zła i tak bez przerwy się spotykam z tym, z tą materią cierpienia, zła, smutku, tragedii, że po prostu jakoś sobie może w ten sposób radzę, że staram się w życiu niezawodowym raczej szukać tych dobrych stron. Więc ja tutaj zdecydowanie kładę większy nacisk właśnie na tą solidarność i na to poczucie takiej przynależności do wolnego świata, które mi daje doświadczenie tego procesu, że ja nie jestem sama w tym wszystkim, że jest jakiś świat, do którego tak naprawdę należymy, mimo tego tej chwilowej zapaści, której wszyscy w Polsce doświadczamy, prawda? Że ten świat na nas czeka, że my tam za miesiąc, pół roku, rok jakby wrócimy, bo tam jest nasze miejsce, że to jest niemożliwe, żeby to długo trwało jeszcze w Polsce. I ja na tym się bym chciała, nie wiem, czy mnie rozumiecie, to jest taka moja wewnętrzna potrzeba, że ja chcę widzieć to dobro raczej niż tych beznadziejnych, małych, mizernych ludzi i te komentarze obrzydliwe, prawda? Znaczy jakby no po prostu wolę to trzymać z daleka od siebie. Czyli istnieje coś takiego jak nowe wcielenie Republiki Uczonych, tak, do którego jesteśmy w stanie się odwołać i żyć z nim poza pewnymi kwestiami małymi. Bardzo dziękuję. Chciałbym wrócić do pana profesora Dariusza Stoli. Wiele instytucji zagranicznych związanych z historią wypowiadało się na temat tego procesu, o którym mówiła pani profesor, a pan jest członkiem takich gremiów jak Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Historyczne i nie tak dawno, niestety jako ostatnie, ale jednak zabrały głos zarówno Komitet Nauk Historycznych, jak i Prezydium Zarządu Głównego PTH, pisząc list otwarty chyba do władz w związku z tym procesem, o którym przed chwilą mówiliśmy. Czy może pan profesor przybliżyć nam stanowiska tych instytucji jako ktoś, kto widział powstawanie tych pism oraz jaki jest pana profesora pogląd na ten temat? No ja widziałem powstawanie uchwały Komitetu Nauk Historycznych PAN, bo jestem tego członkiem. W PTH jestem tylko no, zwykłym członkiem, jest kilka tysięcy osób w Polsce należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ja jestem jedną z nich, także nie mam żadnego wpływu na władzę tego stowarzyszenia. Natomiast od pewnego czasu jestem członkiem takiej komisji powołanej przez Zarząd Główny PTH, której celem jest stworzenie kodeksu etyki zawodowej historyka. Ale to też no, po prostu zostałem powołany dlatego, że od lat twierdziłem, że nasze środowisko czegoś takiego potrzebuje. Ja przepraszam, że panu profesorowi przerwę, ale proszę nie być takim skromnym, dlatego że ja pamiętam, że pan profesor jako pierwsza osoba głośno zaczął domagać się tego typu komisji. Ja nawet wiem, pamiętam kiedy to się stało. To się stało podczas jednej z konferencji w Lublinie. I de facto to dzięki temu, że pan profesor zaczął o tym mówić, ta komisja powstała. Jak będziemy kiedyś pisali historię, to wtedy proszę w przypisie to zaznaczyć. Natomiast wracając do pytania, więc tak, byłem przy tworzeniu, byłem na tym posiedzeniu, takim wirtualnym posiedzeniu, jak teraz rozmawiamy za pomocą Zooma i to było dosyć budujące. Tam padały różne głosy w tej sprawie. Na koniec było głosowanie nad uchwałą, które przeszło stosunkiem głosów 30 do 1. Czyli w zasadzie to jest taki piękny przykład pluralizmu, tak, że nie musimy się wszyscy zgadzać, ale większość jest tak miażdżąca, żeby było wiadomo, że można powiedzieć, że to środowisko uczonych, bo członkowie Komitetu Nauk Historycznych pochodzą z wyborów, przez innych uczonych są wybierani i to jest ciało, które ma nawet prawne takie umocowanie do wypowiadania się w sprawach nauki historycznej. To jest, zachęcam wszystkich, żeby przeczytali uważnie, tam słowa są dobrze wymierzone. Najważniejsze streszczenie wszystkiego jest w ostatnim zdaniu, gdzie Komitet Nauk Historycznych wyraża zaniepokojenie tym, co się dzieje i solidarność z kolegami pozwanymi, czyli tu z obecną profesorem Engelkiem, profesorem Grabowskim. W trakcie jest jeszcze kilka rzeczy, któreśmy nie wspomnieli, na przykład chciałbym powiedzieć szalone, ale one byłyby szalone, gdyby nie były tak cyniczne. Żądania, które były w pozwie, uwzględnienia nieistniejących praw do dumy narodowej na przykład.
była próba rozszerzenia odpowiedzialności historyków na rzeczy, których nie ma, a których politycy by bardzo chcieli. Po co? No żeby właśnie założyć nam kaganiec. Jak nie wiem, czy starsi z Państwa pamiętają ten rysunek Andrzeja Mleczki, tatusiu weź mnie krótko za mordę, prawda? No więc w przekonaniu niektórych historycy o niczym innym nie marzą, tylko żeby ktoś ich wziął krótko za mordę i powiedział im, co mają przekazywać dalej narodowi. Więc bardzo się cieszę z tej uchwały Komitetu Nauk Historycznych i zrozumiałem, bo był obecny prezes Mikulski jako członek na naszym spotkaniu, że takie samo oświadczenie wyda Polskie Towarzystwo Historyczne. Przypomnę, PTH jest organizacją historyków, która no, powinna nie tylko wypowiadać się w sprawach dotyczących historyków, ale też bronić historyków. Tak robią towarzystwa historyczne na całym świecie. Trochę przepytywałem kolegów amerykańskich, jak to wygląda w American Historical Association, która notabene wystąpiła w obronie polskich historyków szybciej niż Polskie Towarzystwo Historyczne, ale widocznie Amerykanie są szybsi niż Polacy. Więc tak, po pierwsze ja się cieszę, że PTH zabrało głos, aczkolwiek jak się wczytałem uważniej w oświadczenie PTH, to się okazało, że PTH zabrało głos nie w sprawie procesu przeciwko tu obecnej profesor Engelking, tylko w sprawie oświadczenia Komitetu Nauk Historycznych. Zachęcam wszystkich, zwłaszcza tych, którzy mają wykształcenie historyczne, znają się na krytyce źródła, żeby uważnie przeczytali. Więc jak mówię, bardzo dobrze, że tak było. W ten sposób PTH przyłączyło się do głosu, ja powiem tak, wszystkie ważniejsze instytucje zajmujące się badaniem Holokaustu na świecie. Towarzystwa historyczne amerykańskie, kanadyjskie, Izraelczycy, a teraz właśnie przed chwilą dostałem e-mail jeszcze od kolegów z Francji, którzy wyrażali solidarność z prześladowanymi, szekanowanymi kolegami w Polsce. Więc to dobrze, że PTH się do tego głosu przyłączyło. Wolałbym, żeby zrobiło to bardziej wyraziście. Powiem tak, to jest psi obowiązek PTH, żeby bronić nas, nie jest związkiem zawodowym, ale do tego zostało powołane. My jako pojedynczy historycy możemy się, no ja akurat się wypowiadam, no bo zajmowałem się tym badawczo, także moja pierwsza książka dotyczyła zagłady i jeszcze trochę na ten temat publikuję, ale wyobrażam sobie, że koledzy średniowiecznicy, czy ktoś, kto jest po prostu nauczycielem historii, nie musi śledzić tego, co się tam dzieje. Od tego właśnie mamy naszą organizację, żeby nas zdecydowanie broniła, zwłaszcza przed sytuacją taką, w której jak przybudówka partii rządzącej wykorzystuje starszą panią do tego, żeby szykanować historyków w sposób, na który nawet w kulturze anglosaskiej jest specjalna nazwa na tego rodzaju procesy, dlatego że one były często wytaczane przez duże firmy dziennikarzom, którzy za bardzo się przyglądali działalności różnych przedsiębiorstw. Więc wytaczano im proces nie po to, żeby go wygrać, tylko po to, żeby taki dziennikarz musiał opłacić prawnika, musiał chodzić do sądu, musiał się o to martwić, a duża firma ma pieniądze, w naszym wypadku Reduta Dobrego Imienia ma pieniądze, dostawała hojne dotacje od rządu, teraz zbiera, jej prezes był doradcą ministra Glińskiego, politycy zasiadali w jej radzie tej organizacji, obecnie jej prezes jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PAP-u, no to też ma stanowisko państwowe. Więc związki pomiędzy tą rzekomo pozarządową organizacją a rządem są oczywiste. I to, więc to nie jest, tak jak tu powiedział profesor Engelking, spór pomiędzy osobami prywatnymi, który jest no, rzeczą normalną, może się zdarzać, ale właśnie jest to ten polityczny kontekst. Po drugie, bardzo daleko idące i bardzo niebezpieczne żądania postawione w pozwie, które na szczęście sąd oddalił. Wiem, że pozwani będą apelowali, więc wyjaśnić też kwestię, że ja czekam niecierpliwie na uzasadnienie wyroku, bo bardzo chcę się dowiedzieć, co dokładnie sąd powiedział i dlaczego tej sprawy akurat się nią zajmowałem. Więc tu jeszcze dodam, że ja nie jestem takim optymistą jak profesor Engelking. Ja uważam, że skutkiem tych działań, tego zastraszania historyków, skutki są niewidoczne, ale one są. Mianowicie to jest suma nienapisanych książek, to są nienapisane artykuły. To są nauczyciele, którzy chcieli coś powiedzieć uczniom w szkole, ale się dwa razy zastanowili. To są, ja powiem, dam przykład jeszcze z Muzeum POLIN z 2018 roku, kiedy muzeum było przedmiotem ataku, jak mieliśmy wystawę o 68. Jak zadzwonił do nas nauczyciel zaprzyjaźniony, który chciał przywieźć klasę na wycieczkę do muzeum, ale wstała jakaś mama na zebraniu klasy i powiedziała, a po co do tego żydowskiego muzeum? A ja źle o nim słyszałam w prasie. Ile takich rzeczy się nie odbyło właśnie z tego powodu. Więc straty, które ponosimy jako społeczeństwo, jako naród, są trudne do wymierzenia, bo one polegają na tym, że czegoś nie ma, ale one są.
Tak, i te straty są też, to jest prawda, Darek, zgadzam się z tobą, że te straty są niemierzalne. One są też odłożone w czasie, to znaczy one opóźniają. Na przykład moja praca ucierpiała przez ostatnie tygodnie, bo rzeczywiście byłam zajęta nie tylko fizycznie kwestiami związanymi z procesem, ale też emocjonalnie całą tą historią. I oczywiście na jakiś czas jestem wyłączona z możliwości intelektualnego, sprawnego funkcjonowania. Ale też cały ten proces, który ja mam nadzieję w Polsce się zaczął i który się będzie odbywał, czyli jakby powrót do tego, co profesor Witek nazywa takim demokratycznym systemem pamięci, prawda? Tej pamięci wielorakiej, różnorodnej, budowanej oddolnie, że to się opóźnia, to w tej chwili się jakby zatrzymało i zanim do tego wrócimy i zanim na nowo jakby ten proces się zacznie, to wymaga czasu, więc to jest też taki, no nie uboczny, ale skutek, niedobry skutek tego, co się teraz dzieje, prawda? Że jakby jesteśmy coraz bardziej opóźnieni, coraz bardziej w tyle, że zamiast iść do przodu robimy krok do tyłu. To jest smutne. Chętnie pociągnę tą myśl. To nie jest tylko strata czasu, to jest dalej. Jest kapitalna książka Jana Kubika i Michaela Barnarda o obchodach 20. rocznicy pokojowych rewolucji 1989 roku. W 2009 roku we wszystkich krajach naszego regionu obchodzono na różne sposoby tą rocznicę. I oni zrobili świetną książkę. I tam zauważyli, że było dwóch polityków, którzy zachowywali się inaczej niż wszyscy. I nazwali ich Mnemonic Warriors, wojownicy pamięci. To byli ludzie, którzy w przeciwieństwie do nich nie szukali jakiegoś wspólnego mianownika, jak opowiedzieć historię, w której no jednak część ludzi była po dwóch stronach barykady, nie wiem, w Rumunii na przykład do siebie strzelali, którzy specjalnie zmierzali do tego, żeby rozbić konsensus tam, gdzie on jest. A był dosyć szeroki konsensus, że w 1989 roku była chwalebna rewolucja, że zrobiliśmy coś wspaniałego. Była bezkrwawe obalenie dyktatury, że armia radziecka, która wydawało się, że będzie przez pokolenia trzymała w okowach dyktatury komunistycznej Europę Środkową, sama odeszła bez jednego wystrzału. I się okazało, że to można rozbijać. I oni pokazali dwóch polityków. Zgadnijcie, których? Orban i Kaczyński w 2009 roku. I ja czytając tą książkę sobie uświadomiłem, że po pierwsze, tylko oni dwaj nadal sprawują rządy, czyli to działa. To działa. A po drugie, że nie tylko tracimy czas, ale tracimy coś, co żeśmy mieli. Bo jak słyszę także historyków, którzy mówią, że polityka historyczna powinna budować dumę narodową, tak? Westerplatte, a nie jedwabne powinno być przedmiotem nauczania historycznego. A jednocześnie milczą, kiedy jest rozbijany, niszczony obraz czegoś, z czego naprawdę możemy być dumni, bo myśmy to zrobili. Nie nasi dziadkowie, nie nasi pradziadkowie. No powiedzmy, większa część społeczeństwa Polski nie pamięta już PRL-u, nie brała udziału w tej rewolucji 89 roku, ale spora część pamięta i to było coś naprawdę wspaniałego, było to coś naprawdę powszechnego, więc zamiana tego na zdradę, spisek czerwonych z różowymi, obrzucanie za przeproszeniem gnojem Lecha Wałęsy, wielkiego przywódcy Związku Solidarność, to nie jest strata czasu. To są trzy kroki do tyłu. Jeśli jeszcze mogę... Tak, bardzo proszę, panie profesorze. Jeśli jedno zdanie tylko jeszcze mogę dodać, znaczy a propos tego, co pan profesor Stola powiedział na samym końcu, obrzucanie błotem na przykład Lecha Wałęsy, znaczy no bardzo smutne jest to, że zawodowi historycy biorą w tym udział, tak? Piszą książki na przykład, które są warsztatowo naprawdę bardzo słabe, bardzo, bardzo słabe i one funkcjonują w obiegu naukowym jako naukowe opracowania, prawda? Czyli, że tak powiem, jeszcze niejako autorytet nauki je wspiera, tak? A jakość tych ustaleń budzi daleko idące wątpliwości, tak? Zresztą tak samo jak historycy, którzy recenzowali pracę, która jest w tej chwili pod ostrzałem sądu, prawda, pod redakcją pani profesor Engelking i profesor Grabowskiego, też jak się przyjrzeć recenzentom niektórym i, że tak powiem, temu, co i jak robili i pisali, to też mam daleko idące wątpliwości co do ich kompetencji w zakresie metodologii historii, metodyki badań historycznych, prawda. Także no, no jest to naprawdę duży, duży, bardzo duży problem. Wyciągnijmy wniosek i zanim będziemy stękali, co robią politycy i że brzydcy politycy przychodzą i nam tu psują, to może przyjrzyjmy się też naszemu środowisku. Temu między innymi ma służyć kodeks etyki, żeby łatwiej rozróżniać nie tylko błędy warsztatowe,
ale też pewne przestępstwa moralne, które są związane z rażącymi błędami warsztatowymi. I jedna rzecz, to co do tego się chyba wszyscy zgodzą, trzeba odrodzić sztukę recenzji, żeby w Polsce nie przechodziły gnioty, które w milczeniu żeśmy przepuścili, a potem ktoś je cytuje. Dokładnie tak. No dobrze, czyli jak już będzie zmiana władzy w Polsce, to te wszystkie kiepskie książki historyczne się znajdą na indeksie? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie, no, ale warto o nich pisać. Ja kiedyś przyznam, że policzyłem swoje recenzje i w pewnym momencie okazało się, że więcej mam recenzji negatywnych niż pozytywnych i zacząłem się zastanawiać, czy dalej mam pisać recenzje, żeby nie zostać uznanym za krytykanta. Jedno zdanie do pana profesora Dariusza Stoli, do tej wypowiedzi powiedział pan profesor, że Zachód wcześniej zauważył ten problem z procesem pani profesor Engelking i profesora Grabowskiego. My, nasze stowarzyszenia nieco później, być może to wynika z innego trochę podejścia Zachodu do, czy środowisk na Zachodzie, środowisk naukowych do historii. Ja pamiętam wypowiedź, były ambasador amerykańskiej w Polsce, Mosbach, która w jednej z telewizji powiedziała: nie zgadzam się z waszą tej telewizji koncepcją Trumpa i tym, co o Trumpie mówicie, ale zrobię wszystko, żebyście mieli prawo mówić. To jest nawiązanie do Voltaire'a przecież. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale umrę za to, żebyś miał prawo mówić. Pani profesor, mam pytanie do pani profesor jeszcze jedno, tak kontynuując to, co pani powiedziała. Z pewnością pani profesor rozmawiała ze swoim środowiskiem i sama zastanawiała się nad tym, co dalej robić no, po tym doświadczeniu tego procesu. Czy pomyślała sobie pani profesor może o zmianie tematu badawczego, może się okazać, że zacznie pani profesor myśleć o autocenzurze, bo nikt mi nie wmówi, że po tego typu decyzjach żaden z historyków nie zacznie się zastanawiać, czy powinien pisać o pewnych kwestiach. Ja sam przyznam, że czekam w tym momencie na to, co się wydarzy i czy czasem ktoś się nie znajdzie, kto uzna, że jakiś pseudonim pomyliłem w swojej ostatniej książce i że trzeba mi podać do sądu. A jeśli tego typu myśli przychodzą do badaczy, to już oznacza, że musimy być gotowi na autocenzurę tych, którzy nie mają czasu, nie mają pieniędzy, nie mają pewnego zacięcia i będą uznawali, że nie chcą się bawić, nie chcą walczyć z jakimiś organizacjami państwowymi, czy systemem państwowym, czy wspieranym przez państwo i wolą pewnych kwestii nie pisać. Czy u pani w tym pani środowisku są takie refleksje? Nie spotkałam się z nimi, ale może też z tego powodu, że w tej chwili z powodu pandemii dużo mniej się spotykamy w szeroko rozumianym środowisku, więc może też mniej jest okazji do jakichś takich rozmów na temat takiego wpływu moralnego, tak? Rozumiem, że o to pan pyta, jaki ma wpływ na morale środowiska. Tak. Ten rodzaj presji. Ale i na warsztat naukowy, czy to w jakiś sposób wpłynie na to, czy będzie pani profesor się zastanawiała na tym warsztatem? No będę bardziej ostrożna i rzeczywiście będę pewnie 3 razy sprawdzać, albo 4 razy zamiast 3. Ale to chyba... Przy iluś tam tysiącach nazwisk? No co zrobić? No trzeba i to chyba jest akurat dobrze, prawda? Znaczy trzeba sprawdzać, co oczywiście nie gwarantuje, że jakiś błąd się zdarzy, ale no na szczęście, dzięki Bogu, jesteśmy tylko ludźmi i robienie błędów jest jednym z naszych cudownych praw i właściwości. Każdy z nas może błędy popełniać. I wskażcie mi państwo książkę, niech ktoś mi wskaże książkę, w której nie ma ani jednego błędu. No właśnie, znaczy to ja uważam, że błędy są w ogóle super, że to jest, bez tego się w ogóle człowiek nie rozwija i nie uczy. Znaczy błędy są kapitalne, no są fantastycznym doświadczeniem, są jednym z najlepszych rzeczy, jakie nas może spotkać w różnych sferach życia, to są błędy, prawda? Błędy. Natomiast jeżeli pan pyta o plany, czy to wpłynie jakoś na zmianę, nie, no to chyba nie, no właśnie planujemy kolejny projekt badawczy. Mogę tu wyznać, że razem z profesorem Stolą mamy pewne pomysły na dalsze wspólne badania. Także super, no będziemy składać projekty, będziemy aplikować o granty i myślę, że będzie to zakończone sukcesem.
Dziękuję. Mam też pytanie do pana profesora Piotra Witka o pewne granice. No znowu powiem, jest pan teoretykiem, metodologiem, o pewne granice w nauce, ale zanim poprosiłbym o tę wypowiedź, to proszę państwa, chciałbym się sam podzielić pewnym moim doświadczeniem dosłownie z wczorajszego dnia, gdy przygotowywałem się do tego dzisiejszego spotkania. Przeczytałem dość interesującą informację, czy kilka informacji na temat tego, co się dzieje, i to też będzie pewne takie memento mori, memento o tym, jak wygląda dzisiejsza sytuacja. Otóż kilka miesięcy temu jeden z historyków Instytutu Pamięci Narodowej napisał artykuł o jednym z partyzantów podziemia niepodległościowego, ale to nie będzie tematem mojej wypowiedzi, ponieważ dzięki temu okazało się, dzięki temu dowiedzieliśmy się, że dyrektor, i dowiedzieliśmy się od dyrektora lubelskiego oddziału IPN, Marcina Krzysztofika, że istnieje coś takiego jak oficjalne stanowisko IPN w kwestiach badawczych. A przyznam, że gdy przeczytałem, to, czy gdy usłyszałem to, a jest to informacja, jest to filmik na stronie Radia Maryja, to przypomniał mi się PRL i przypomniał mi się oficjalna linia partii, od której oczywiście odchylenia będą karane. I tak się zastanawiam, czy Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a może jakieś inne gremium, ustala, zacytuję, oficjalne stanowisko IPN w kwestiach badawczych i w kwestiach wniosków, które są wyciągane. Być może pan profesor, pan doktor Marcin Krzysztofik zachował się w tym momencie jako taki whistler, który boi się przyznać, ale chce nas poinformować, nasze środowisko, że dochodzi do jakiejś patologii w Instytucie Pamięci Narodowej i powstają takie kategorie, powstają takie wykładnie kwestii naukowych, do których należy dążyć, no to przyznam, byłoby dla mnie jako historyka bardzo niepokojące, gdyby przyszedł mój dyrektor z Instytutu Historii i powiedział, że moje wyniki badawcze nie są zgodne z oficjalnym stanowiskiem naszej uczelni, to prawdopodobnie pierwszą rzeczą, jakiej bym zażądał od dyrektora, to było wyrzucenie takiego dyrektora ze stanowiska, ponieważ okazało się, że on po prostu nie rozumie, na czym polega uprawianie nauki. Ale proszę państwa, to jest początek dopiero, dlatego że drugą informacją, która była na tej stronie, to była taka oficjalna ekspertyza doktora Michała Skwarzyńskiego, z prawnika z Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który w oficjalnej ekspertyzie stwierdził, że artykuły prasowe powołujące się na teksty naukowe, cytuję, naruszają dobra osobiste wszystkich patriotów w postaci tożsamości narodowej poprzez fałszywe zarzuty wobec tejże postaci. I przyznam, że zacząłem się zastanawiać, co to znaczy, bo pierwszy raz się z tym spotkałem, być może jestem słabym naukowcem, ale pierwszy raz spotkałem się z czymś takim jak naruszenie dóbr osobistych wszystkich patriotów w postaci tożsamości narodowej. I teraz się zastanawiam, ponieważ miałem pisać o Edwardzie Gierku, a Edward Gierek kiedyś został nazwany przez jednego z polityków polskim patriotą. Jeśli ja w tym momencie napiszę coś negatywnego o nim, to może się okazać, że naruszyłem dobra osobiste wszystkich patriotów. Chyba że zmieniła się koncepcja, że Edward Gierek już w tym momencie nie jest polskim patriotą, no ale do kogo mam zwrócić się z takim pytaniem? Może powinienem spytać pana doktora Michała Skwarzyńskiego z KUL, do kogo powinienem się zwrócić z pytaniem, czy można negatywnie pisać o Gierku, czy nie? Ale w dalszej części swojej ekspertyzy pan doktor napisał takie oto słowa. Jeśli IPN identyfikuje się z tymi treściami swoich pracowników, a tak należy domniemywać, to odpowiada za naruszenie dóbr osobistych. Ja nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem, ale pan doktor uznał, czy zanegował taką starą rzymską maksymę, która mówiła o domniemaniu niewinności. Jeśli IPN odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, to znaczy, że złamane zostało prawo. I to już wiemy w tym momencie, że to prawo zostało złamane. Dalej pan doktor Skwarzyński z KUL próbuje ustanowić nowe normy naukowe. Tutaj już wracamy do tego clou naszej dyskusji. Otóż on pisze,
Tekst naukowy wymaga analizy historycznej, w tym oficjalnej recenzji przez IPN. No i znowu moje pytanie, czy to oznacza, że wszystkie instytucje naukowe będą teraz tworzyły oficjalne recenzje tekstów naszych po to, żeby one, nie wiem, poszły do publikacji albo takie, taka będzie to cenzura już po publikacji. I wreszcie, jeśli IPN identyfikuje się z treściami artykułu, to powinien on zostać pozwany przez organizację chroniącą dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej i polskiego narodu. I mamy tutaj już nawiązanie do tego, z czym pani profesor ma w tym momencie problem. Kłopot jest taki, ja nie będę mówił tutaj o kwestiach prawnych, ponieważ prawnikiem nie jestem. Pan doktor Michał Skwarzyński odwołuje się bardzo mocno do kwestii historycznych, chociaż nie ma zielonego pojęcia moim zdaniem o historii i na przykład o metodologii historii, o której dość dużo śmiesznie pisze, ale odwołam się do jednej kwestii, na którą się znamy wszyscy, to znaczy do języka polskiego. Otóż ja jako polski patriota uważam się za urażonego przez to, co zrobił pan doktor Skwarzyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ponieważ, proszę Państwa, byłem kiedyś redaktorem jednego z pism i gdzieś zostało mi to, ten taki sentyment do korekt pewnych. Otóż na jednej stronie, tylko jednej stronie jego tekstu znalazłem 11 błędów składniowych, stylistycznych, interpunkcyjnych. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Jak to jest możliwe, że doktor prawa jest w stanie opublikować tekst z tak potężną liczbą błędów. Ja mówię na jednej stronie. Nie wiem, czy Państwo macie to doświadczenie jeszcze. Zdawałem maturę wtedy, kiedy 3 błędy interpunkcyjne na maturze to było 1 ortograficzne, a 3 ortografy to była 2 z matury. Pan profesor, pan doktor był w stanie zrobić 11 błędów na jednej stronie, ale Państwu zacytuję te błędy, bo one są naprawdę warte zacytowania. Panie profesorze, właśnie elity wyrażają pogardę do suwerena, który napisał opinię prawną na kulu. No. Tu przemawiają. Ale ja nie mówię o opinii prawnej, ja mówię o języku. Panie profesorze, proszę posłuchać. Tytuły nie polegają na prawdzie. Co to znaczy tytuły nie polegają na prawdzie? I mój taki ulubiony błąd, publikacja nastąpiła jako pracownika IPN. Konia z rzędem komuś, co wie, co oznacza publikacja nastąpiła jako pracownika IPN. Identyfikować się z treściami swoich pracowników. Panie doktorze Skwarzyński, co to są treści pracowników? Ja bardzo chciałbym dowiedzieć się, jestem przekonany, że pana studenci też bardzo chcieliby się tego dowiedzieć. I wróćmy teraz do tego, o czym mówimy. To znaczy, gdzie są granice nauki i gdzie są granice kompetencji i niekompetencji, panie profesorze Witek? O rety, że tak powiem, po tym wstępie mam takie wrażenie, że pan profesor w dużym stopniu odpowiedział już na to pytanie. Cóż, jak to można skomentować, to co zostało powiedziane? No po prostu dramat, to jest po prostu dramat. Znaczy, no to pokazuje jedną rzecz, tak, że kompetencje merytoryczne, tak, znaczy, no to jest podstawowy obszar w ogóle, tak, w którym można uprawiać naukę, tak. Nie ma kompetencji, nie ma uprawiania nauki, tak. Znaczy, kompetencje wyznaczają granice uprawiania nauki historycznej czy jakiejkolwiek innej. Tak, często się właśnie wydaje, że historia jest takim obszarem wiedzy, czy takim obszarem aktywności intelektualnej, która no właściwie każdy może być historykiem, prawda? W sensie takim, że no co to właściwie jest, coś tam o przeszłości powiedzieć, przeczytać sobie parę kwitów i można opowiadać o tym, tak? No nie jest tak. I to właśnie, że tak powiem, no, widać gołym okiem ten brak kompetencji i te kompromitujące właśnie wypowiedzi, kiedy właśnie czytamy coś takiego, tak? Z jednej strony, jeśli jeszcze są te osoby, które kompletnie o historii nie mają pojęcia, to jest pół biedy, bo ta opinia prawnika no, jest po prostu zatrważająco żenująca. Jeszcze gorsza sytuacja jest taka, kiedy historycy wypowiadają podobne sądy, prawda? Którzy często są absolwentami studiów historycznych i wydawać by się mogło, że mają jakiekolwiek wyobrażenie na ten temat, czym jest nauka. Tak? Znaczy, to jest ewidentnie przejaw czego? No, niezrozumienia tego, czym w ogóle jest nauka, jaką rolę nauka pełni, jakie funkcje pełni, jakie ma zadania przed sobą. Prawda? No, kompletnie pomieszanie z poplątaniem. No, to jest coś po prostu niepojętego. Dlatego jeżeli miałbym
mówić właśnie o tym, gdzie, tak, czy istnieją te granice badań w tym przypadku, to mówię, to są takie dwa obszary. Pierwszy obszar to jest etyka i drugi to są właśnie kompetencje merytoryczne, a co za tym idzie w tych granicach kompetencji merytorycznych, kompetencje w zakresie przede wszystkim metodologii nauki. Metodologii nauki, bo znaczy to jest, że tak powiem, argument, czy to jest obszar, który, że tak powiem, definiuje naukowość procedur i naukowość wytwarzania, procesu wytwarzania wiedzy o przeszłości w tym przypadku, tak? Jeżeli mówimy o granicach etycznych, to kiedy właściwie pojawia się ta granica etyczna, tak jak ja sobie o tym myślę, prawda? Znaczy w przypadku historiografii wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy badanie, prawda, czy wiedza, którą wytwarzamy, w jakiś sposób na przykład krzywdzi kogoś, tak, upokarza kogoś, tak, czy na przykład ujawnia informacje drażliwe, które mogą być kompromitujące w jakiś sposób dla jakiejś osoby, czy dla jakiejś grupy osób, tak, i tak dalej, można by wtedy mówić o granicy, tak. Dlaczego o tym mówię? Znaczy szczególnie istotne jest to, w jakim przypadku? W przypadku ludzi, na przykład, którzy doświadczyli jakiegoś upokorzenia w przeszłości, i mówienie o tym współcześnie na przykład powoduje co? Przez historiografię na przykład, że ponownie generuje jakiś rodzaj upokorzenia tych ludzi. Co mam na myśli? Mam na przykład na myśli zdjęcia z okresu II wojny światowej. Tak? To są zdjęcia przedstawiające na przykład ofiary obozów zagłady, tak? Nagie postaci, często na przykład stosy trupów nagich, prawda, pozwijanych i tak dalej, i tak dalej. I muzea jakiś czas temu bardzo często wykorzystywały tego typu zdjęcia jako wielkoformatowe obrazy do ilustrowania zbrodni nazistowskich, tak? I czy jest to etyczne, czy nie? To jest to jakiś sposób, że tak powiem, pokazywanie przeszłości jest, dzielenia się wiedzą jest, prawda? Natomiast to pytanie, czy jest to etyczne. Te same zdjęcia, czy filmy dokumentalne, kroniki były też wykorzystywane często w filmach dokumentalnych, tak? Często też ilustracje książek naukowych były w taki sposób robione. I to jest jakiś problem, prawda? Czyli znaczy my musimy cały czas pamiętać o czym, że ludzie z przeszłości, o których piszemy, o których mówimy, o których robimy filmy, tak, czy wystawy historyczne, no często po prostu nie żyją, tak? A skoro nie żyją, to są wobec naszych narracji kompletnie bezbronni. Są kompletnie bezbronni. Co to znaczy? To znaczy, że sami nie mogą się bronić, nie mogą przedstawić swojej własnej wersji wydarzeń i tym samym tym większa spoczywa na nas odpowiedzialność jako historykach, tak, za jakość naszych badań i płynących wniosków z tychże badań. I teraz jeszcze druga strona medalu jest jaka? Otóż z drugiej strony nauka jako krytyczna refleksja o świecie też przełamuje różnego rodzaju tabu, prawda? Czyli poszerza granice naszego bycia w świecie, pojmowania tego świata, rozumienia tego świata i tak dalej, prawda? Gdyby tego nie robiła, no to nie mielibyśmy dziś chemii, tylko na przykład alchemię, prawda? Medycyny, tylko jakiejś praktyki szamańskiej, nie mielibyśmy historii, tylko byśmy pozostawali w sferze mitologii, tylko i wyłącznie, tak? Czyli tym samym na przykład, jeżeli historycy co robią? Jeżeli też ujawniają różnego rodzaju niewygodne prawdy, ujawniają niewygodne wydarzenia, tak, haniebne często, tak, tak jak kolaboracja, nie wiem, kumoterstwo, wstydliwe zupełnie, tak, i to ujawnianie wiąże się też z czym? Z tym, że te osoby, których dotyczą te czyny, w jakiś sposób są też upokorzone, prawda, ale w takim przypadku chyba coś takiego nie może podlegać ograniczeniom, tak? W sensie jakimś, znaczy ukrywanie takich informacji, na przykład ze względu na to, że byłyby one upokarzające dla sprawców, byłoby na przykład nieetyczne wobec kogo? Wobec ofiar takich osób, prawda, które się dopuszczały tego typu zbrodni. Zatem to jest naprawdę niezwykle skomplikowana sprawa, tak? Co do tej granicy. Natomiast wydaje mi się, że tutaj i tutaj jest nie zawsze potrzebna jest dyskusja, potrzebna jest jakaś forma wyważenia tych wszystkich racji, prawda? I oczywiście, znaczy i podobnie sprawa się ma z kompetencjami, o tym wspominałem już, tak? Znaczy, no, brak kompetencji tutaj merytorycznych, kompetencji metodologicznych, no, powoduje właśnie, powtórzę jeszcze raz, tym, że brakiem zrozumienia tego, czym jest nauka, jakie funkcje pełni, jakie ma zadania, tak? No i właśnie wychodzą bzdury takie, jakie wychodzą. I co jest jeszcze niezwykle ważne i wydaje mi się groźne, tak? Znaczy te bzdury opowiada się na przykład, że tak powiem, w aurze autorytetu nauki, tak? Znaczy, no, często historycy, że tak powiem, funkcjonują, jesteśmy badaczami, tak? Robimy naukę i na dobrą sprawę, jak się temu przyjrzeć, to się okazuje, że to są jakieś zdroworozsądkowe zupełnie ustalenia, prawda? Jakieś przemyślenia zupełnie potoczne, które naprawdę mają niewiele wspólnego z refleksją naukową, ale to się dzieje w aurze nauki, prawda? Bo to doktor historii na przykład przemawia, tak? Albo profesor historii przemawia. No ja mówię, do tej pory nie mogę zapomnieć takiej sytuacji, kiedy jeden z
prominentnych profesorów dziejów najnowszych, publicznie, gdzie sala była pełna studentów i doktorantów, powiedział coś takiego, że jestem dumny z tego, że przepisuję źródła, czy tam kolekcjonuję fakty i nie czytam głupich amerykańskich książek metodologicznych, tak? I ten rechot na sali studentów i doktorantów, jak popatrzyłem, no był zatrważający. Naprawdę był zatrważający. I tu jest problem, tak? I tu jest problem, tak? Czy na przykład tego typu zachowanie też jest etyczne, prawda? Dziękuję. Szanowni Państwo, rozmawiamy godzinę i powinniśmy przejść do pytań z sali, ale chciałbym jeszcze na koniec takie od Państwa taką krótką odpowiedź na pytanie, jak podtrzymać wartości takie jak wolność badań i niezależność od mecenasów, od polityków w przyszłości. Znaczy, co powinniśmy robić, żebyśmy się nie poddali temu, jak pani profesor twierdzi, krótkiemu okresowi nacisku ze strony tych, którzy mają władzę. Pani profesor, no, co robić? Walczyć z autorytaryzmem. Moja recepta jest krótka, chodzić na manifestacje strajku kobiet. Jestem. A co robić w nauce? Wszystko się łączy, wszystko się łączy. Wolność jest jedna, wolność jest niepodzielna. Albo Polska jest wolna i mamy wolność i również wolność w nauce, albo się to po prostu kolejne zawłaszcza, kolejne pola i kolejne obszary wolności. Także ja proponuję chodzić na manifestacje. Pan profesor Dariusz Stola, jaka jest pana odpowiedź? Ja mam chyba inny temperament niż profesor Engel King, bo ja mam inne pomysły. Pierwszy jest taki, że musimy być solidarni. Jak każdego z nas pojedynczo wykończą, nie mam wątpliwości. I zachowamy duchową niezależność i tak dalej, niemniej będziemy przegrani. To jest konieczne, a jedną głównym narzędziem tego jest Polskie Towarzystwo Historyczne. To znaczy powinniśmy działać w Polskim Towarzystwie Historycznym i to Polskie Towarzystwo Historyczne powinno być narzędziem naszej solidarności. Druga rzecz to jest największe zagrożenia to zagrożenia wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Największe zagrożenia przychodzą od wewnątrz. I to, co widzę, to jest właśnie rozluźnienie standardów moralnych, tolerowanie plagiatów, tolerowanie słabych prac, do których nie znalazły się fałszywe recenzje prac doktorskich, które jest miażdżąca recenzja z pozytywnym wynikiem. Tak? Jeżeli tolerujemy takie rzeczy, to nie miejmy potem pretensji, że tracimy wiarygodność w oczach niehistoryków. I trzecia rzecz, obrona autonomii instytucji naukowych. Atak na instytucje naukowe jest na kilka sposobów robiony. Zwrócę uwagę na jeden, tworzenie instytucji pseudonaukowych, które nie mają autonomii, której dyrektorzy, kierownicy są politycznymi mianowańcami, gdzie pracownik nie ma swobody wyboru tematu, może być odsunięty, przesunięty i na które idą bardzo duże pieniądze. Dla mnie to jest pierwszy krok do tego, żeby stworzyć instytucje pseudonaukowe, a potem zagłodzić te naukowe w kilkuetapowej polityce. Ale jak mówię, najważniejsza jest solidarność i standardy wewnętrzne naszego środowiska, o które tylko my możemy zadbać. Dziękuję bardzo. Pan profesor Piotr Witek. Ja tu absolutnie jestem tego samego zdania, podzielam opinię zarówno pani profesor, jak i pana profesora, co mógłbym tylko dodać właściwie to jedną rzecz, tak, że znaczy musimy dbać o to, żeby, powiem tak, jak przygotowywałem zajawkę tego wydarzenia naszego, przygotowywałem plakat, pojawiło się tam takie hasło, nauka to wolność. I ono się pojawiło tam nieprzypadkowo, tak, bo ono ma, że tak powiem, dwa wymiary tego pola semantycznego, które mnie interesowały, dlaczego ja to hasło umieściłem tam. Po pierwsze, to o czym mówił pan profesor, że znaczy musimy absolutnie dbać o to, żeby nauka była całkowicie, że tak powiem, niezależna, tak, od instytucji państwowych, w sensie takim, że żeby była poza wpływem merytorycznym. Tak. Jest to niezwykle trudne, ale możliwe pewnie do osiągnięcia. I rzecz następna, nauka to wolność kiedy? Właśnie te wysokie standardy naukowości. Tak, wysoki poziom kultury metodologicznej daje wolność. Jaką daje wolność? Otóż przede wszystkim pozwala w naukowy sposób uzasadniać swoje sądy, swoje przekonania i swoje wnioski wypływające z badań. I teraz jakie to ma konsekwencje? Nawet w przypadku, kiedy historyk, powiedzmy, stanie przed sądem, tak, kiedy będzie musiał, że tak powiem, odpowiadać za swoje jakieś tam opinie, ale będzie potrafił naukowo, a nie zdroworozsądkowo uzasadniać swoje twierdzenia, tak, będzie się odwoływał cały czas do wiedzy naukowej, będzie znacznie trudniej na przykład takiego historyka
skazać, tak? No bo sąd by musiał co? No musiałby naukę skazać w tym momencie chyba, tak? No bo ja innego rozwiązania nie widzę w tym przypadku. Ja też dlatego jestem zwolennikiem czego? Jestem zwolennikiem uprawiania historii nie w sposób zdroworozsądkowy, tak? Potoczny, tylko po prostu naukowy, tak? Znaczy jako historycy korzystajmy z doświadczeń innych dyscyplin, nie? Psychologii, socjologii, ekonomii, neuronauki, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Traktujmy te dziedziny jako nauki pomocnicze historii, tak? Znaczy one nam dają narzędzia, one nam dają wiedzę, która będzie nas chronić przed atakami różnego rodzaju hochsztaplerów, tak? Bo często ci hochsztaplerzy po prostu oni nie mają kompetencji, nie mają wiedzy, nie rozumieją kompletnie tego, co się w nauce dzieje. Jeżeli my wejdziemy do ich ogródka na poziomie potocznej, zdroworozsądkowej refleksji, tak? No to jest, no to posłuży się takim przysłowiem, że to jest trochę jak gra w szachy, prawda? Z gołębiem, tak? Gołąb wejdzie na szachownicę i wiadomo, co zrobi i tak i jest zachwycony, prawda? Bo wygrał. Bo to się do tego sprowadza, tak? Nie dajmy się, że tak powiem, sprowadzić do tego ogródka, bo tam przegramy. Tak, bo tam przegramy. Także miejmy tarczę właśnie w postaci naukowych argumentów. Tak? One właśnie dostarczają metodologicznej wiedzy, merytorycznej wiedzy, tak? Która pozwala, jeszcze raz powtórzę, naukowo uzasadnić nasze twierdzenia i to będzie nam dawało wolność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest z nami pani profesor Ewa Solska, która cały czas nas słucha, a która dzisiaj będzie takim naszym łącznikiem ze światem zewnętrznym, to znaczy z osobami, które zadają pytania. Czy pani profesor mogłaby, czy takie pytania w ogóle są i czy pani profesor mogłaby je odczytać? Tak, są pytania, są wypowiedzi. Już przechodzę do przekazywania. Zacznę może od pana Michała Durakiewicza, który nawiązał do wątku przez pana profesora Mazura, poruszonego jako ostatni. Cytuję, szczególnie groteskowe jest to, że doktor Skwarzyński zawodowo zajmuje się prawami człowieka. Nie jest też chyba zaskoczeniem, że współpracuje z Ordo Iuris. Mhm. Wiele wyjaśnia. To tak, coś wyjaśnia. Tak, tak. To nie jest grupą fanatyków finansowaną z Moskwy, jak wiem. Takiego zdania nie można prawnie wygłosić, ponieważ ono jest zakazane. Wiemy, że tak nie jest. Mhm. Aha, że nie jest. No tak. Pytanie od pani Aliny Skibińskiej. Czy animizować nazwiska, robić to czy nie? Do kogo pytanie? Kto z państwa chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Badacze Holokaustu pewnie. Znaczy po historycy dziejów najnowszych, tak? Bo to... Albo historycy dziejów najnowszych generalnie. Więc może ktoś inny odpowie. Darek, może ty powiesz, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Myślę, że osąd trzeba w każdej sprawie, bo są... Tak, anonimizacja ma swój sens, zwłaszcza jeżeli poruszamy jakieś delikatne historie osób żyjących czy zmarłych stosunkowo niedawno. Aczkolwiek koleżanka średniowieczniczka skarżyła się, że miała problemy, bo napisała o rozbójniczce Annie z XV wieku i daleka rodzina chciała ją pozwać. Natomiast mówiąc poważnie, trzeba się decydować. Ja jestem za tym, żeby zachowywać nazwiska tam, gdzie tylko się da, dlatego że historia jest nauką o konkrecie. O konkretnych ludziach w konkretnym miejscu i w konkretnym czasie. Jeżeli pozbawimy czytelnika zdolności identyfikacji tej osoby, a naszych kolegów odniesienia się, bo mogą na nią trafić w innym źródle, w innej sprawie, w jakiejś w ogóle innej historii, to bardzo naukę zubożymy. Więc jestem za tym, żeby analizować tylko tam, gdzie konieczne. Jest jeszcze dłuższa wypowiedź pana Sebastiana E. Większe fragmenty zacytuję. Przede wszystkim z tego względu, że wydaje mi się, że ta wypowiedź w jakiś sposób, czy w pewnej mierze odbija polską opinię publiczną internetową, że tak się wyrażę. Czyli użytkowników, którzy wpisują hasło na przykład rozprawa przeciwko Barbarze Engelking do Google'a i otrzymują w pozycjonowaniu na pierwszych stronach no, pewne odpowiedzi. Jak często błędy, jak te wylistowane w publikacji IPN, w nawiasie błędy, nieścisłości, celowe zakłamania, w Dalej jest noc, pojawiają się w publikacjach historycznych? Z czego to wynika? Czy nie warto bardziej aktywnie odpierać zarzuty, po prostu bronić się, by w percepcji opinii publicznej przekaz nie był tak jednostronny? Ja osobiście znam odpowiedzi na zarzuty Gontarczyka, ale musiałem ich szukać.
Dzisiaj albo wczoraj na ten temat wypowiadał się Ziemkiewicz, nazywając panią Engel-King i Jana Grabowskiego kłamcami bez właściwego, wymaganego wykształcenia, natomiast ich publikacje nazywał gniotem. Dalsza część. Aha, to się odnosi do kiepskiego aparatu naukowego, mówiąc delikatnie, niektórych historyków, zwłaszcza Instytutu Pamięci Narodowej. Sebastian pisze, w tej materii druga strona także twierdzi, że aparat naukowy, metodologia autorów pozostawia wiele do życzenia. Twierdzą na przykład, że Jan Grabowski celowo przekłamywał źródła, wypisując tezy odwrotne do tych wprost wynikających z dostępnych źródeł. To ja może odpowiem. Myśmy na tą recenzję pana Domańskiego z IPN-u odpowiedzieli bardzo szczegółowo, pokazując jego niekompetencje, a też niezrozumienie tematu, którym byśmy się zajmowali, bo nasza książka miała pewne ograniczenia i czasowe, i tematyczne. Nie pisaliśmy o wszystkim. Pisaliśmy o żydowskich strategiach przetrwania w wybranych powiatach okupowanej Polski. I oczywiście może właśnie to, że jesteśmy grupą partyzancką, a nie instytucją, powoduje, że nie mogliśmy opublikować w milionie egzemplarzy tej naszej odpowiedzi i dorzucać jej za darmo do każdego numeru pisma, tak jak to zrobił IPN z tekstem Domańskiego. Ale no, jest na naszej stronie i rzeczywiście mamy, odpowiedzieliśmy na to. Natomiast pytanie jest właśnie, to też jest trochę kwestia czasu, na ile czasu jesteśmy gotowi poświęcić na odpowiadanie na zarzuty postawione w złej wierze, nietrafione, mylne, głupie, nieuzasadnione. Gdzieś musi być koniec, prawda? Bo my odpowiemy, potem oni, potem znowu ktoś. Ja nie wiem, no ja wolę się zająć pracą niż takim międleniem w kółko i mówieniem, że ktoś nie zrozumiał, o co tu chodzi, tłumaczeniem od początku i tak dalej. Co do pojęcia gniot, myślę, że to uczucie jest wzajemne, jeżeli chodzi o pana Ziemkiewicza. Wydaje, że warto, proszę Państwa, warto się trochę zatrzymać przy tym pytaniu, bo ono właśnie pokazuje tą dysproporcję pomiędzy ludźmi potężnymi, którzy mają notabene z naszych pieniędzy, z podatków pochodzące środki oddziaływania, wpływania, docierania do bardzo szerokiego grona odbiorców i uważają, że mogą mówić cokolwiek. I dużo mniejszą i słabszą grupą ludzi, której tak naprawdę jedyną siłą jest prawda. Otóż wydaje mi się, że na dłuższą metę kłamstwo samo się skompromituje. Ono ma krótkie nogi. Co prawda na tych nogach może przejść parę lat. Przypomnę, że rządy komunistyczne w Polsce trwały ponad 4 dekady. Przy czym wydaje mi się, że ichniejsze kłamstwa były nieco bardziej subtelne i lepiej podbudowane. Mieli trochę inteligentnych ludzi pracujących przy tym. Tak to teraz nie wygląda. Natomiast ten fakt, że mamy publiczną instytucję zatrudniającą całą rzeszę historyków i oni w pewnym momencie przypadkiem, chyba 8 czy 10 z nich nagle wzięło się za wyszukiwanie w błędów czyjejś publikacji. Tak, jeżeli słuchają nas jacyś historycy, jeżeli myślicie, że jesteście bezpieczni, bo to tylko dotyczy tych, co zajmują się Holokaustem, to się mylicie. Jak uciszą tych od Holokaustu, to się wezmą za was, bo co jest dopuszczalne dzisiaj, przestanie być dopuszczalne jutro. A za jakiś czas nie tylko trzeba będzie unikać drażliwych tematów, ale w pierwszym przypisie swojego artykułu dać odnośnik do kogoś, żeby było wiadomo, że jesteśmy posłuszni. I moim zdaniem to jest proces nieunikniony, jeżeli coś z zewnątrz go nie powstrzyma. Albo z wewnątrz, w sensie to my obywatele tak, mamy zrobienia tego. Tak, tak. Z zewnątrz partii rządzącej musi to być. Jeśli mogę, tak, dwa słowa na temat tego wpisu. Znaczy, to są faktycznie ciekawe bardzo, bardzo uwagi. Znaczy, to jest właśnie przykład czego? Mamy pana Ziemkiewicza, prawda? Znaczy, osoby, której kompetencje są w zakresie, że tak powiem, oceny historii jakie? No powiedziałbym żadne, prawda? I teraz na pytanie, jak z kimś takim dyskutować? Na jakim poziomie dyskutować z kimś takim, prawda? Że tak powiem, jeżeli merytoryczne argumenty żadne nie przemawiają, bo nie przemawiają, tak? No to jest właśnie typowa gra w szachy z gołębiem, tak? To jest ten przykład, o którym mówiłem wcześniej.
I sprawa jeszcze jedna, a propos zarzutów, że druga strona zarzuca państwu, tak, pani profesor i profesorowi Grabowskiemu i autorom Dalej jest noc, że są tutaj jakieś problemy z metodologią. Znaczy powiem tak, jeżeli, tak zastanawiam się, próbowałem sobie teraz przemyśleć i przejrzeć na szybko w internecie, czy są jakieś osoby w IPN i ile takich osób jest, które mają wykształcenie w zakresie filozofii nauki, metodologii nauki, czy w ogóle metodologii historii, jakiekolwiek, tak? Znalazłem jedną, to jest pan profesor Krzysztof Brzechczyn, który chyba w tej sprawie głosu nawet nie zabierał. Natomiast ci najbardziej aktywni, którzy krzyczą o metodologii, że tak powiem, chyba nie wiedzą w ogóle, o czym mówią. Naprawdę nie wiedzą, o czym mówią. I że tak powiem, ich kompetencje, tak jak mówię, metodologiczne są no, w dalekim stopniu wątpliwe. I na jakiej podstawie ja to mówię? Znaczy, raz, że ja znam gro prac powstających w IPN-ie i śledzę je właśnie pod kątem, że tak powiem, praktyki badawczej i metodologii stosowanej. I to jest metodologia Marco Polo, tak? Polegająca na czym? Znaczy, to, co przeczytam w źródle to przepiszę, tak? I czym więcej nazbieram źródeł, i czym więcej przepiszę, tym praca grubsza i lepsza i mądrzejsza, prawda? I teraz być może byłoby to jakąś złośliwością, tak? Ale pracownicy IPN, ja przytoczę przykład też taki. Jakiś czas temu z krakowskiego oddziału wydawali taki cykl książek. Jeden z tytułów, na przykład Wokół teczek bezpieki, zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, tak? Pod redakcją pana Filipa Musiała, to był Kraków 2006. Szanowni Państwo, to jest książka, której chyba założeniem miało być to, że miała być przewodnikiem metodologicznym po tym, jak uprawiać historię naukową. I tam były uwagi tego typu. Należy pójść do archiwum. Należy przeczytać źródło. Tak? Mało tego, były takie na przykład argumenty, że właściwie źródła, które są wytworzone przez policję, to my nie musimy przeprowadzać ich krytyki, bo policjant wiedział przecież, co pisze i sam siebie nie okłamywał, tak? Czyli takie źródło jest kompletnie wiarygodne. Po co robić jakąkolwiek krytykę takiego źródła? No, to jest coś niepojętego. To wydaje naukowa instytucja, to podpisują historycy z tytułami naukowymi. I ludzie z tej grupy, tak, znaczy oni mają, powiem brutalnie czy mocno, czelność, tak, wypowiadać się o metodologii u kogokolwiek innego. No to jest naprawdę nieporozumienie, co najmniej nieporozumienie. Dziękuję. Ja przepraszam, muszę wejść na słowo, żeby obronić jeszcze, jest w IPN-ie trochę historyków dobrych, bo tak mówimy historycy IPN-u, żebyśmy nie wrzucali wszystkich do jednego koszyka. To prawda. Jest skompromitowane kierownictwo IPN-u. Szczególnie we Wrocławiu. Natomiast jest tam trochę dobrych, tak, rzetelnych historyków, pamiętajmy. Tak, ja absolutnie popieram pana profesora. Jest tam wielu naprawdę znakomitych historyków i odwołujących się i do socjologii, do antropologii kultury, ale też po prostu do metodologii historii. Nie będę wymieniał ich nazwisk, żeby nie robić problemu, ale faktycznie tacy historycy są. Pani profesor Ewa Solska, czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, pani Julita Mruk pyta o to, czy według państwa istnieje prawdziwe ryzyko, że młodzi historycy lub jeszcze studenci historii będą się autocenzurować ze względu na jeszcze małe lub zerowe doświadczenie naukowe? Myślę, że tak. Myślę, że istnieje takie niebezpieczeństwo. Moim zdaniem to jest nawet nieuniknione, tylko właśnie trudno to będzie zobaczyć, bo trudno zobaczyć coś, czego nie ma, coś, czego ktoś nie napisał. Natomiast widać już, że tak się wyrażę, pozytywny koniec tego, pozytywny nie w sensie, że coś dobrze oceniam, tylko że to istnieje, to znaczy, że pojawiają się historycy, którzy są gotowi się wysługiwać partii rządzącej, pisząc to, czego ona od nich oczekuje. Ale proszę Państwa, to jest dla mnie fascynujące, ponieważ oni doskonale znają PRL i tak się zastanawiam, czy nie widzą tego, znaczy, czy nie zdają sobie z tego sprawy, że za kilka, może kilkanaście lat ich teksty dalej będą funkcjonowały, dalej będą istniały i będzie można je porównać z wiedzą. A tak jak dzisiaj piszemy o historykach i o pewnych zachowaniach obrzydliwych z okresu PRL-u i podpisujemy to nazwiskami tych ludzi, którzy się wówczas fatalnie zachowywali, a przecież również historycy pisali wówczas głupstwa i czasami zachowywali się w sposób niegodziwy. I tak mnie zastanawia to, dlaczego tego ci ludzie nie widzą. Znaczy, czy to jest takie krótko, zresztą ja to rozumiem u polityków. Tak? Polityk ma
swój cel i on nie jest zainteresowany to, że kiedyś będą porównywali z Władysławem Gomułką czy z kimś innym, no to jest tam problem tych ludzi. Ale historyk powinien mieć trochę pewną wrażliwość, ponieważ powinien mieć kompetencje dotyczące przeszłości, czyli pewną wrażliwość, że za jakiś czas jego zachowania mogą przez historyków historiografii zostać porównane do tych zachowań sprzed lat 50 i to nazwisko jego będzie za jakiś czas w takiej niezbyt doborowym towarzystwie. Nigdy tego nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe. To jest może to jest jakaś naiwność moja. Może to jest jakiś problem z nauczaniem historii, bo to jest to, co pan profesor mówi, to jest dowód na to, że ludzie się nie uczą z historii. Więc może to... Ale oni wiedzą przecież, jeśli ktoś manipuluje źródłami, jeśli ktoś na przykład świadomie pomija źródła, mamy takie przypadki, to przecież wiedzą, że za kilkadziesiąt lat, jak już ten pył polityczny opadnie, to jego nazwisko w tym kontekście kogoś, kto fałszował de facto wiedzę o przeszłości, będzie się pojawiało i on będzie zestawiany z różnymi innymi historykami, którzy to robili kilkadziesiąt wcześniej. Jeśli mogę... Że mamy 30 lat Polski wolnej, w której można było swobodnie publikować, w tym swobodnie można było krytykować, uzasadniać i pewne praktyki trwają i nie doprowadziły jakoś jeszcze do katastrofy. No mamy kilka skandali, prawda, tam dymisji, ale to za ordynarne plagiaty. Natomiast jeżeli chcemy odwrócić procesy, o których tutaj mówimy z takim niepokojem, to powinniśmy zakasać rękawy i sami wziąć się do roboty, na przykład napisać kilka poważnych recenzji z tekstów, które uważamy za skandaliczne. A ja powiem tak, mówię, bo smutny i sam pełen winy. Jak ja mam do wyboru pisać recenzję z jakiejś kiepskiej pracy, to wolę napisać mój własny artykuł na jakiś temat albo z czegoś dobrego napisać recenzję. Więc bardzo się cieszyłem, bo pojawiły się ostatnimi lata takie pomysły, żeby były nagrody za recenzję. Sztuka recenzji, aby była przywrócona, wymaga nakładów, wymaga inwestycji i to nie będzie ani w rok, ani w 3 lata, ale jeżeli nie zaczniemy jutro, to za 5 lat tego też nie będzie. Jeśli mogę w tej kwestii jeszcze jedno zdanie tylko dopowiedzieć, bo te motywacje są pewnie różne, jak mi się wydaje, tak? Pierwsza to jest, że tak powiem, interes polityczny, cynizm, tak, ale może być też jeszcze inny motyw związany z tym, że my na studiach być może naprawdę słabo kształcimy tych historyków przyszłych i problem jest taki, że ich, że tak powiem, świadomość, tak, historyczna, oni, że tak powiem, żyją w krótkiej perspektywie czasowej, tak, tu i teraz, czyli nie ma, że tak powiem, znajomości czy wiedzy na temat różnych rytmów dziania się historii, procesów historycznych, tak, że jest czas krótki, czas, że tak powiem, średniego trwania, czy długiego trwania, mówiąc po Brodelowsku chociażby, tak, i że pewne rzeczy się zachowują i będą trwały, będą funkcjonowały, tak. Jeżeli żyjemy tylko i wyłącznie tu i teraz, dniem dzisiejszym, no, nie ma tej świadomości, no to są takie zachowania, jakie są, prawda, i być może to jest też kwestia, mówię, to jest też nasza wina też jakaś, bo tak kształcimy tych ludzi, prawda. Ale to też chyba pewien proces uniwersalny, to znaczy to życie krótką perspektywą, szczególnie dla tych najmłodszych pokoleń. Nie patrzymy na to, co będzie za lat 10, to też wina internetu, który kształtuje naszą świadomość właśnie na takie krótkie okresy, kolejne informacje i być może zresztą ja zawsze powtarzam studentom, że ten internet może kiedyś się dla nas źle skończyć, ponieważ znika gdzieś ta świadomość konieczności dogłębnych badań, dogłębnej refleksji i pewnej refleksji w ogóle nad światem, a pojawia się ta szybkość, ten pęd do kolejnych informacji, do kolejnych zdarzeń, do kolejnych emocji. Ja przepraszam, czy są jeszcze jakieś... Przepraszam, wejdę tylko w słowo, ja bym, że tak powiem, tu nie potępiał i nie atakował mediów, że w starożytności filozofowie wielcy sprzeciwiali się pismu, tak, bo uważali, że ono niszczy pamięć. Natomiast dzięki pismu się, że tak powiem, rozwinęliśmy, nauka krytyczna się rozwinęła, prawda? Także ja uważam, że media są naszą szansą, tylko to jest kwestia tego, jak my potrafimy z nich korzystać. Tak? I tego też musimy uczyć. Tego też musimy uczyć. Dziękuję. Pani profesor Ewa Sąska. Tak. Tu jeszcze pan Sebastian E. dopowiada. Ja tylko chciałam dopowiedzieć, że posiadam i przeczytałem Dalej jest noc. Mam też inne publikacje autorów, jak i całą polemikę pomiędzy IPN a autorami. Znam także polemikę między doktorem Gontarczykiem, a bodajże Berlińskim Instytutem Pileckiego na łamach Gazety Prawnej.
a historykiem nie jestem, jestem inżynierem zainteresowanym historią. Bardzo chwalebnie. Bardzo się cieszę, że i fajnie, że nie tylko historycy się interesują przeszłością, to jest super. To mnie bardzo, bardzo mnie cieszy i cieszę się, że pan Sebastian czyta nasze książki i tak wnikliwie wczytuje się również w polemiki. To jest dobra wiadomość. Pani Alina Skibińska zadaje pytanie w imieniu pana Andrzeja B. Czy sądzicie, że są możliwe podobne implikacje między procesem wytoczonym Deborze Lipstadt a obecnym procesem przeciwko Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu? Proces przeciw Irving przeciwko Lipstadt z 1996 roku. Ja bym powiedział tak, porównania są dobre, żeby było widać podobieństwa i różnice. No, wtedy tak było, ja pamiętam spotkanie z Deborą Lipstadt, jak ona opowiadała o tym, jak była promocja filmu w Polsce. Bardzo ciekawa, jest to wybitna historyczka. I bardzo tam była kluczowa informacja w tym wszystkim, że ona mogła wygrać w tym procesie, udowodnić Irvingowi liczne kłamstwa, przeinaczenia, dlatego że jej wydawca, Penguin, bardzo zamożny, oddał jej do dyspozycji grupę asystentów, research asystentów, którzy właśnie przeczesali jego przypisy i znaleźli tam te wszystkie błędy. I pamiętam fantastyczne zdanie z uzasadnienia wyroku, które sędzia wypowiedział, no to przynajmniej na filmie jest cytowane, które mówi, daje przykład z kelnerem. Mówi, no każdy kelner się czasami myli, ale jak kelner myli się zawsze na swoją korzyść, to znaczy, że oszukuje, że kradnie. I podobnie u Irvinga, jak ktoś się zawsze myli w jedną stronę, to to nie jest błąd, to jest świadoma tendencja do fałszowania. Więc różnica jest taka, że teraz ta potężna instytucja z pieniędzmi stoi przeciwko historykom. No bo najpierw IPN przeczesywał ich publikacje w poszukiwaniu błędów, a potem pseudo-niezależna organizacja, przybudówka partii rządzącej sfinansowała proces i występowała w imieniu tej starszej pani. Więc sytuacja jest trochę inna niż wtedy, nie mamy. Natomiast to, co mi jest dla mnie pocieszające, jest właśnie ta niezwykła siła prawdy. To znaczy, że o ile my możemy się spierać, co jest prawdą, jak do niej dochodzić, o tyle co do fałszu się zgadzamy, że my go widzimy. Widzimy jego słabość. Być może dlatego fałsz potrzebuje takiego hałasu wokół siebie i takiej siły, która by za nim stała. To jest mój taka pobieżne porównanie pomiędzy tymi procesami, ale nie wiem, może Barbara ma jakieś lepsze. To wielki zaszczyt dla mnie porównanie z Deborą Lipstadt, ale nie czuję się. Nie czuję, że to jest tej rangi sytuacja jednak. No tak, bo to była no, troszeczkę inna sytuacja. Irving pozwał Deborę Lipstadt za to, że ona w książce Denying the Holocaust, The Growing Exalton, Truth and Memory z 1993 roku nazwała go tam negacjonistą, bigotem, fałszerzem, tutaj cytuję dokładnie. I on pozwał ją za, wytoczył jej proces o zniesławienie Wielkiej Brytanii. I to specyfiką jeszcze tego systemu prawnego jest to, że ciężar dowodu spoczywa na pozwanym, prawda? Ale miała też no, znakomitych ekspertów, bo tutaj był Richard Evans z Cambridge, Christopher Browning, Peter Longerich i chyba jeszcze taki holenderski architekt Van Pelt. I wygrała ten proces. Znaczy Irving przegrał, o to chodzi, że Irving przegrał. Proces trwał 6 lat. Prawie 6 lat także. Ja przepraszam, jeszcze jedna uwaga. Tutaj pan Sebastian E. mnie słusznie upomina. Głupie przejęzyczenie, błąd. Tu chodziło o nie Gontarczyka i Berliński Instytut Pileckiego, tylko Jana Grabowskiego oczywiście. Błędy się zdarzają, tak? Pardon, błąd, przepraszam. Takich ważnych czytelników byśmy chcieli mieć, pan Sebastian. Także dziękuję panu Sebastianowi za upomnienie wyjaśnione. Czy są jeszcze jakieś pytania? Szanowni państwo, jeszcze ostatnie minuty. Pytania, uwagi jeszcze bardzo prosimy. To ja tytułem jeszcze, skoro czekamy może na jakieś pytanie, jedno zdanie tylko, że znaczy no tak też powinniśmy chyba się zastanawiać nad tym, czy sąd jest faktycznie dobrym miejscem, żeby rozstrzygać o prawdzie historycznej, prawda, bez
bez względu i o warsztacie na to, naukowym. I o warsztacie naukowym, tak? Bo no to też zaczyna, że tak powiem, przybierać taki trochę groteskowy obraz, tak? Że idziemy do sądu, żeby sąd nas pogodził, tak? Czyli kto jest naukowcem, a kto nie jest naukowcem, tak? Albo kto ma lepszy warsztat, a kto ma gorszy. No to jest też naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest właśnie jakby clue tej całej historii, prawda? Że to nie sąd jest od tego. Dlatego... Właśnie. Trudno się uwolnić od takiego poczucia, że człowiek się znalazł trochę gdzieś między mrożkiem a kawką w jakiejś takiej zupełnie absurdalnej sytuacji, prawda, która jest no nieadekwatna. Czyli jakby ten znaczy to po prostu w ogóle nie jest, w ogóle sąd nie jest od tego, żeby decydować. Też które, tak jak w tym wyroku, prawda, które źródło historyczne jest bardziej wiarygodne. Prawda? Sędzia wyszła z założenia, że to źródło historyczne jest bardziej wiarygodne, a moje wieloletnie doświadczenie zajmowania się zagładą mówi dokładnie odwrotnie, że to drugie źródło historyczne jest bardziej wiarygodne. I co zrobimy? No jest, jest. Chcemy się dalej procesować, tak? Wydaje mi się, że jest i mam nadzieję, że to w apelacji wypłynie, mianowicie, że sąd, jeżeli chce się wypowiadać w materii historycznej o wydarzeniach z przeszłości, którymi zajmują się historycy, to tylko na podstawie opinii innych historyków. Nie ma takiej wiedzy. Jeżeli jakąś ma, to ona pochodzi od jakiegoś historyka albo z gazety, tak? Czy jest nieuświadomiona. Więc ja tylko czekam, jeżeli sąd chce takie rzeczy rozstrzygać, to tylko może powoływać się na ekspertyzę innych historyków. Inaczej nie ma do tego podstaw. No ja też tak uważam. Ja może przypomnę tutaj to stwierdzenie Piera Vidal-Naquetta to dotyczyło akurat właśnie penalizacji negacjonizmu, ale on powiedział mniej więcej to, że ustawowy zakaz lub nakaz sformułowany przez sąd zamienia prawdę historyczną w prawdę prawniczą obwarowaną paragrafem kodeksu. No i właśnie to jest pytanie chyba do nas historyków, co powinno nas obowiązywać w zasadzie, tak? Prawda nauki wypracowana w dyskursie sporów i dowodów, prawda? Czy prawda orzeczana sądowo, stwierdzana w trybie prawniczym, nawet jeżeli biegłymi są eksperci, historycy, prawda? I tu jest ten dylemat. No tak, bo przecież prawda historyczna, znaczy ona jest zazwyczaj, tak, że tak powiem, jest znaczy wielowymiarowa, tak? Znaczy to nie jest tak, że to jest prawda protokolarna, tak, czarno-biała, jeden do jednego, prawda, czy zero-jedynkowa. Często jest tak, że niemożliwe jest stwierdzenie zero-jedynkowe czegokolwiek, prawda? Sąd natomiast w tym trybie stwierdza wszystko. No bo kto był większym patriotą? Tak. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, a może ktoś z PPS-u, nie daj Boże? To teraz odpowiedzmy sobie, ponieważ dla części z nich cała reszta to byli zdrajcy, no to więc kto był większym albo kto był jedynym patriotą? Ja bardzo chętnie usłyszę od tych historyków, którzy twierdzą, że mamy jedną prawdę, odpowiedź na takie pytanie. Właśnie. Grozi nam jeszcze rozstrzyganie takich pytań w trybie badań opinii publicznej. Tak. Albo w sądzie. I sąd na podstawie SMS-u będzie rozstrzygał, tak? Od publiczności. Czy są jeszcze jakieś... Tak? Znaczy, jeszcze pan Sebastian taką wypowiedź zapisał. Twierdzę też, że nie można winić młodych ludzi za przyjmowanie opinii drugiej strony za właściwe, skoro w internecie mamy do czynienia z zalewem informacji przeciwnych. To, co powiedziałam o pozycjonowaniu, prawda, googlowskim. I raz jeszcze podkreślę, że brakuje mi polemiki bardziej dostępnej i żywej. Faktem jest to potwierdzone naukowo, że internet sprzyja radykalizacji. Brakuje mi żywej polemiki. Rozumiem, że to niekiedy prowadzi donikąd. Jednak w przypadku istotnych zagadnień czasem warto, no tu w cudzysłowie, kopać się z koniem. No to jest trochę kwestia środków i sił, prawda? Tak. Tak, rzeczywiście, tak. Pewnie obiektywnie pan Sebastian ma rację i pewnie warto i pewnie trzeba i trzeba popularyzować naukę i tak dalej, no ale rzeczywiście nierównowaga sił między IPN-em, instytucją państwową, a 9-osobową grupą partyzancką jest ogromna. Że jakby jest mi przykro, ale nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie we wszystkich dziedzinach, takie pewnie jakie ono jest. Ja powiem coś smutniejszego jeszcze, bo wynikiem takiej kampanii przeinaczeń nie jest tylko to, że iluś młodych ludzi, nie mając dostępu do alternatywnej, bardziej wiarygodnej informacji, jakoś ją zaabsorbuje i uznają za
za prawdziwą, tylko że kiedyś być może zorientują się, że uwierzyli nieprawdzie. I skutek taki będzie, skutek będzie tylko taki, że w ogóle nie będą wierzyli w żaden przekaz od żadnych historyków. No bo skoro zawsze któryś kłamie, to po co im wierzyć? Wydaje mi się, to jest, notabene na tym polega rosyjska propaganda współczesna, te kampanie dezinformacyjne. Niekoniecznie, żeby przekonać do jakiejś opinii, tylko wzbudzić takie przekonanie, że tak naprawdę nikt nie wie, jak jest i że nie można tego stwierdzić, albo że żadnej prawdy nie ma. To jest długofalowy skutek i nie wiem, czy ci, którzy na przykład w nagonce na profesora Engelking i Grabowskiego uczestniczyli czy uczestniczą, chcieliby Polski świata, w którym rządzą właśnie takie reguły, że nic nie jest pewne i wszystko jest możliwe. To jest jedno z działań tak zwanego trollingu, czyli jeśli pojawia się jakieś zdarzenie, to piszemy kilkadziesiąt różnych koncepcji na jego temat, po to, żeby rozmyć sprawę i żeby ludzi wprowadzić, właśnie doprowadzić do tej sytuacji, o której pan profesor powiedział, nic nie jest prawdziwe, a więc ja się wycofam z tego. Dobrze, widzę, że już chyba nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję pani profesor Ewie Sowskiej. Proszę państwa, chciałbym podziękować państwu za tę dzisiejszą dyskusję. Dziękuję pani profesor Barbarze Engelking. Dziękuję panu profesorowi Dariuszowi Stoli. Dziękuję panu profesorowi Piotrowi Witkowi. Dziękuję a wszystkich słuchaczy, wszystkie osoby oglądające zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.